jesteśmy w stanie napisać kilka znaczków na papierze czy na tablicy, nawet mając jakiś zamysł, co te znaczki mają znaczyć, co one mają opisywać. Ale gdy już je zapiszemy i zaczniemy badać, to nagle okazuje się, że one zawierają w sobie znacznie więcej informacji, niż myśmy tam wsadzili. Na pewno jest coś bardzo niezwykłego w tym, że matematyka jest aż tak skuteczna, że te równania potrafią być aż tak dobrze przyklejone do rzeczywistości i zawierać w sobie aż tyle informacji dodatkowych, których myśmy tam się nie spodziewali i które wręcz czasami mogą być na przekór tego, jak sobie to wszystko wyobrażaliśmy. Ta matematyka prowadzi nas dużo dalej, niż prowadziłaby nas, gdyby była tylko językiem. Więc moim zdaniem jest coś na rzeczy, moim zdaniem jest jakieś takie niepokojące, tajemnicze podobieństwo pomiędzy tą naszą matematyką przez małe m, a wszechświatem. On w ogóle jest dla mnie takim platońskim ideałem uczonego. Realizacją takiego platońskiego ideału uczonego, bo mimo właśnie tej swojej ogromnej wiedzy, ogromnej lekkości pisania i przelewania nawet myśli na papier, on jest też po prostu bardzo takim ciepłym, serdecznym, skromnym człowiekiem. No myślę, że świat byłby dużo lepszy, gdyby było więcej ludzi, czy nawet więcej uczonych takich jak on. Zanim przedstawię gościa, zanim powiem, o czym będzie dzisiaj mowa, to powiem, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Spotkania z nauką, od kosmosu do sztucznej inteligencji. Jest to projekt, który wygrał w zeszłym roku w budżecie obywatelskim miasta Radomia. Radomianie na niego zagłosowali i dlatego się dzisiaj widzimy. Warto brać udział w budżecie obywatelskim, warto głosować, bo takie wydarzenie jak dzisiaj może się odbyć. Także gratulacje dla Państwa, dla wszystkich tych, którzy biorą udział w projekcie w budżecie obywatelskim. Temat dzisiejszego spotkania to, czy matematyka jest kodem wszechświata. Przyznam, że ja wymyśliłem ten tytuł, ale ty mi podrzuciłeś kilka pomysłów, na jaki temat moglibyśmy porozmawiać. I wydaje mi się, że tytuł jest dość intrygujący i taki dość współczesny. Zaraz może o tym, o czym będziemy rozmawiali, ale myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tobie. Jesteś fizykiem matematycznym i popularyzatorem nauki. Ci z Państwa, którzy interesują się matematyką, fizyką i mariażem tych dwóch nauk, pewnie słyszeli o tobie, o Tomaszu Billerze. Twoje filmy z tobą są popularne na YouTube. Sam je oglądam i muszę przyznać, że bardzo dobrze się ciebie ogląda i cieszę się tym bardziej, że przyjąłeś zaproszenie i że na żywo będzie można ciebie tutaj w Radomiu posłuchać. Pracujesz w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie badasz struktury geometryczne leżące na pograniczu ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej. Te elementy być może też pojawią się na dzisiejszej rozmowie. Jesteś stałym współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Tłumaczysz też książki popularno-naukowe. I jak już wspomniałem, możecie spotkać na kanale YouTube'owym Kopernikus, gdzie opowiadasz o fizyce, kosmologii i matematyce w serii mini wykładów Zacznijmy od zera. Zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeć na to konto i posłuchać tych bardzo ciekawych filmów. A teraz cóż, no teraz zostawiam Państwa z doktorem Tomaszem Millerem. Temat spotkania, czy matematyka jest kodem wszechświata? Dziękuję bardzo za te miłe słowa, że faktycznie dobrze się ogląda te filmiki, bo to jest największy problem, żeby to zrobić tak, żeby nie tylko mnie się to dobrze opowiadało, ale też żeby się przyjemnie słuchało. Więc no tak jak uzgadniliśmy tutaj z Pawłem, ja na początek dosłownie paręnaście minut na parunastu slajdach coś zagaję na temat właśnie, czy matematyka jest kodem wszechświata, co w ogóle znaczy to pytanie, co przynajmniej ja rozumiem przez to pytanie, a potem już przejdziemy do dyskusji. Ja nie wiem, czy mam wstać, czy mam się, a może będę siedział. Może, no zobaczymy, jak to wyjdzie.
Więc no, przede wszystkim wypadałoby się przedstawić, chociaż Paweł to już zrobił bardzo dobrze, ale przedstawię się jeszcze raz. Więc ja jestem fizykiem matematycznym i to trochę wbrew nazwie oznacza, że jestem tak naprawdę matematykiem, który po prostu zajmuje się tymi częściami matematyki, które z fizyki jakoś się wzięły, przez fizykę są inspirowane. No i mam nadzieję, że do fizyki też kiedyś wrócą, że znajdą tam zastosowanie. Bo na to, na co chciałem tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim w tym krótkim wystąpieniu i potem w rozmowie będziemy na to zwracać uwagę, że samo to, że matematyka jest w ogóle przydatna w modelowaniu fizycznej rzeczywistości, to nie jest takie oczywiste i takie proste, jak może się nam dzisiaj wydawać. No, dzisiaj jesteśmy otoczeni przez jakąś tutaj zmatematyzowaną technologię i też przywykliśmy do tego, że fizyka na pierwszy rzut oka od matematyki się niczym nie różni, bo i tu są jakieś krzaczki, jakieś skomplikowane struktury, wykresy, mądrze brzmiące nazwy. Ale no nie zawsze tak było. Fizyka nie zawsze tak wyglądała. W starożytności, starożytni filozofowie greccy na czele z Arystotelesem matematykę traktowali tylko bardzo tak pomocniczo, tak bardzo pobocznie. A tak na dobre matematyka się nierozerwalnie związała z fizyką dopiero od czasów tego pana, Sir Isaaca Newtona, no, który jak wszyscy wiemy sformułował, najbardziej znany jest przynajmniej ze swoich trzech zasad dynamiki i historii powszechnego ciążenia. Ale warto też dodać, że aby sformułować te zasady dynamiki i sformułować teorię powszechnego ciążenia, Newton musiał najpierw stworzyć, odkryć, opracować matematykę, która byłaby w stanie udźwignąć to zadanie. Newton oprócz stworzenia sporego kawału fizyki do dziś stosowanej, stworzył też rachunek różniczkowy i całkowy, który do dziś jest właśnie takim podstawowym narzędziem w pracy i fizyków matematycznych. I to jest dziwne. Ja twierdzę i będę próbował Państwa przekonać, że to, że matematyka się przydaje, może samo to, że się przydaje, to jeszcze nie jest aż takie zaskakujące, ale to, że przydaje się aż tak bardzo, jest aż tak skuteczna w fizyce, to jest jakiś głęboko nietrywialny fakt o naszym wszechświecie. I bardzo mocno, znaczy wielu fizyków tak uważa, ale takim fizykiem, który chyba najbardziej dobitnie to stwierdził, to był taki fizyk noblista węgiersko-amerykański Eugene Wigner, który napisał w roku 60 taki słynny esej o niepojętej, chociaż to słowo nie dość dobrze oddaje angielskie unreasonable, niepojętej takiej unreasonable skuteczności języka, skuteczności matematyki w naukach przyrodniczych. On wprost to nazwał w swoim artykule, że to jest cud, którego nie rozumiemy i na który też nie zasługujemy. I o co tu chodzi? No ja tutaj przygotowałem dwie takie ilustracje. Jedna będzie z ogólnej teorii względności, druga z mechaniki kwantowej. Proszę się nie obawiać, nie będziemy tutaj zbyt głęboko wchodzić. No ale właśnie, jak to było z tą ogólną teorią względności? Co ona w ogóle mówi? No to pewnie wszyscy Państwo wiecie, że inaczej niż u Newtona, gdzie dwa ciała masywne po prostu się przyciągają, te się zwykle rysuje jakieś takie wektorki sił, które by przyciągały na przykład te dwie szklanki między sobą. No u Einsteina wygląda to inaczej. Mówi się o jakichś zakrzywionych czasoprzestrzeniach, o tym, że no właśnie tak jak tutaj na tym rysunku, że ta czasoprzestrzeń się w pewnym sensie wypacza pod wpływem zawartych w niej mas. Ale zamysł Einsteina, gdy on poszukiwał ogólnej teorii względności, był inny. On nie myślał jeszcze wtedy w kategoriach jakichś zakrzywionych czasoprzestrzeni, przynajmniej na początku. On chciał po prostu wyrazić jakoś matematycznie fakt, że prawa fizyki nie powinny zależeć od tego, kto je opisuje. Powinny być niezależne od obserwatora, od przyjętego układu odniesienia. To już mu przyświecało, gdy formułował szczególne teorie względności w 1905, no ale chciał to jeszcze uogólnić na wszelkie układy odniesienia, także takie, które poruszają się z przyspieszeniem. No i gdy to niewinne założenie, z którym no, chyba wszyscy się raczej zgadzamy, że fizyka nie powinna zależeć od tego, co my nazwiemy osią X, a co my nazwiemy osią Y. Gdy sięgnął po bardzo zaawansowaną, jak na tamte czasy, matematykę, tak zwaną geometrię różniczkową, zapisał po wielu latach wytężonej pracy takie oto równania. Oczywiście nie będziemy tutaj dokładnie ich analizować. Może tak w uproszczeniu. To po lewej stronie opisuje geometrię czasoprzestrzeni, to po prawej opisuje zawartość tej czasoprzestrzeni. No na przykład te dwie planety tutaj, znaczy no planetę i księżyc. Wszystko jedno. W każdym razie, gdy zapisał już te równania, które rzeczywiście pozwoliły mu stwierdzić, dobra, mam teraz teorię, która rzeczywiście nie zależy od układu odniesienia,
Każdy obserwator zapisze te równania, one będą dokładnie tak samo wyglądać dla każdego obserwatora. No i co więcej, w granicy jakichś tam małych prędkości i małych mas będą mi wyskakiwały równania Newtona. Sukces. O to chodziło. Ale ze zdziwieniem stwierdził w kolejnych tam miesiącach i latach, że te równania zawierają znacznie więcej niż on w nie włożył. Te równania w pewnym sensie, gdy tylko je zapisał, zaczęły żyć własnym życiem i w toku ich analizowania okazywało się, że tam siedzi znacznie więcej zjawisk, które można było z nich wydedukować tak na papierze, a potem potwierdzić obserwacyjnie. Z niektórymi zresztą Einstein do końca życia się nie zgadzał. Wymienię tylko parę, to będzie tak hasłowo. Okazuje się, że w tych równaniach siedzi zjawisko, że w pobliżu mas, jakichś dużych mas, promienie świetlne nie poruszają się po prostych, tylko się troszeczkę uginają. Z tym akurat Einstein nie miał problemu, z tym zjawiskiem się zgadzał. To właśnie obserwacyjne potwierdzenie tego grawitacyjnego ugięcia promieni świetlnych uczyniło z niego międzynarodową gwiazdę, gdy w 1919 potwierdzono, że rzeczywiście tak się dzieje, obserwując zaćmienie Słońca. Mniejsza z tym. W równaniach Einsteina siedziały też czarne dziury, przynajmniej to, co dzisiaj nazywamy czarnymi dziurami. Z tym Einstein do końca życia się nie zgadzał, że to rozwiązanie, które opisuje, jak dzisiaj wiemy, czarne dziury, że ono rzeczywiście opisuje coś fizycznego. Ale równania już o tym wiedziały. Fale grawitacyjne, coś, co też na papierze odkrył sam Einstein, ale w realność czego nie wierzył. Dziś już wiemy, po okrągłych 100 latach, w 2015 po raz pierwszy udało się zaobserwować. To, że przestrzeń się rozszerza, to, że wszechświat nie jest statyczny, tylko robi się coraz większy. To też siedziało w równaniach Einsteina, ale sam Einstein się z tym początkowo nie zgadzał. No, zmienił zdanie dopiero wtedy, jak zauważono, że galaktyki się od nas oddalają. To jeszcze nastąpiło za jego życia, więc miał okazję zmienić zdanie. Sama teoria Wielkiego Wybuchu, czy kosmologia Wielkiego Wybuchu, tutaj chcę podkreślić coś, o czym rzadko się wspomina. To nie jest tylko tak, że równania Einsteina dopuszczają taki scenariusz, że wszechświat był kiedyś mniejszy, gorętszy i gęstszy. To wręcz z nich wynika. Jest twierdzenie, czy cykl twierdzeń udowodnione przez tych panów, niedawnego noblista Rogera Penrose'a i niestety nieżyjącego już Stephena Hawkinga, że jeśli przyjmiemy równania Einsteina jako poprawny opis grawitacji czy czasoprzestrzeni i tam jeszcze jest jedno drobne założenie na temat materii, raczej spełnione, to z tego już z taką matematyczną konsekwencją wynika, że ta osobliwość początkowa gdzieś tam w przeszłości rzeczywiście istniała, że wszechświat faktycznie musiał się zacząć od czegoś takiego bardzo małego i bardzo gęstego. Nawet rzeczy, co do których nie wiemy, czym są i bardzo nas zaskoczyło, gdy w latach 90. odkryliśmy, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej, co dziś interpretujemy jako spowodowane przez tak zwaną ciemną energię, mimo że nie wiemy, co to jest, na nie też jest miejsce w równaniach Einsteina. Te równania Einsteina też jakby czekały, żeby nam powiedzieć, że jest coś takiego jak ciemna energia, w pewnym bardzo uproszczonym sensie. Więc proszę Państwa, podsumowując ten fragment. Einstein chciał zapisać tylko równania, które by mówiły, że fizyka nie zależy od układu odniesienia, ale w rezultacie zapisał równania, które okazały się tak dobrze przyklejone do rzeczywistości, że przewidywały cały szereg zjawisk, o których Einsteinowi się nie śniło i z którymi zresztą nie mógł się pogodzić do końca życia. Drugi przykład na taką matematyczność świata, mówiąc tak bardzo mocno, płynie z drugiej fundamentalnej teorii współczesnej fizyki, czyli z mechaniki kwantowej, czy też z modelu standardowego cząstek elementarnych, z jego historii. No, dzisiaj nasza najlepsza teoria na temat tego, z czego jesteśmy zbudowani, jest taka, że tych fundamentalnych cegiełek jest stosunkowo niewiele. Od garść cząstek podzielonych na fermiony, które z kolei dzielą się na kwarki i leptony, no i jeszcze tak zwane bozony, które przenoszą oddziaływania. Nie chcę w to wchodzić głęboko. W każdym razie proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze tych cząstek jest stosunkowo niewiele. No jeszcze są cząstki antymaterii, których tutaj nie ma, więc to jest trochę oszukaństwo, ale i tak jest ich stosunkowo niewiele. I proszę zwrócić uwagę, że nie ma tutaj na przykład protonu i neutronu. Bo dzisiaj wiemy, że proton i neutron to nie są cząstki fundamentalne, tylko są zbudowane właśnie z kwarków. Kwarka górnego i dolnego konkretnie. No ale nie zawsze tak było. Historia fizyki cząstek jest dosyć burzliwa. Wszystko było dobrze mniej więcej do roku 1931. No bo wtedy wydawało się w
Wtedy znaliśmy tylko 4 cząstki, jak sądziliśmy, fundamentalne. Tu widać 3, bo zapomniałem dorysować fotonu, o którym wiadomo, że jest cząstką światła od 1905. No ale wówczas oprócz fotonu znano jeszcze elektron, proton i neutron. I wydawało się, że już mniej więcej wszystko wiemy. Teraz tylko tam parę szczegółów trzeba pouzupełniać. I już mamy wszystkie cząstki elementarne. No, w roku 1932 bodajże odkryto pozyton, czyli antyelektron, pierwszą cząstkę antymaterii. No ale to powiedzmy też się tego wszyscy spodziewali, bo parę lat wcześniej Paul Dirac, jeden z ojców założycieli mechaniki kwantowej, też na papierze odkrył, że w przyrodzie w pewnym sensie jest miejsce na coś takiego jak antymateria. To swoją drogą kolejny przykład na to, że można matematycznie w fizyce przewidywać istnienie nowych zjawisk i obiektów. No ale potem sytuacja zaczęła się komplikować, gdy kilka lat później odkryto tak zwany mion. Tego nikt się nie spodziewał, tego żadne teorie nie przewidywały. I jeden z ówczesnych fizyków cząstek, Isidor Rabi, skomentował to pytaniem, kto to zamawiał. No nikt tego mionu się nie spodziewał, a jednak on tutaj nagle wyskoczył. No Rabi sobie nie wyobrażał, co nastąpi za chwilę, bo gdy technologia poszła trochę do przodu, udało się skonstruować pierwsze akceleratory, za pomocą których można badać cząstki elementarne, no to nagle rozwiązał się worek z tymi cząstkami. Najpierw odkryto tak zwane piony, potem kaony, potem jakieś jeszcze piony i kaony neutralne, potem cząstki lambda, cząstki sigma, antyproton, neutrina elektronowe, jakieś jeszcze cząstki lambda, jakieś cząstki, których ja nawet nie umiem wymówić. Cała menażeria cząstek nagle się pojawiła, no i nagle się okazało, że no, na tym fundamentalnym poziomie wcale nie ma takiego prostego porządku, tylko jest jakaś menażeria, jakiś chaos, którego fizycy nie wiedzieli, jak uporządkować. No i potrzeba było fizyka, który właśnie znał się też na matematyce, na takich częściach matematyki, których fizycy niezbyt poważali, nie uważali za jakkolwiek przydatne do fizyki. Tym człowiekiem był Murray Gell-Mann, który zauważył, że takie diagramy, które fizycy rozpaczliwie rysowali, próbując jakoś usystematyzować te menażerie cząstek, wyglądają jak diagramy, które rysują matematycy, zajmujący się pewną abstrakcyjną częścią matematyki zwaną teorią grup i algebry Liego. Mniejsza z tym, czy do czego matematykom to było przydatne. W każdym razie no raczej nikt nie przypuszczał, że grupy i algebry Liego mają cokolwiek wspólnego z cząstkami elementarnymi. No ale jak Gell-Mann zauważył to podobieństwo pomiędzy diagramami rysowanymi przez fizyków cząstek i przez matematyków, no to poszedł tym tropem i udało mu się rzeczywiście zrozumieć, dlaczego te diagramy rysowane przez fizyków wyglądają tak, jak wyglądają. Mało tego, ja tutaj specjalnie ten diagram troszeczkę uciąłem. Nawet patrząc na ten diagram widać, że pewnie ten trójkąt ma jeszcze wierzchołek. Okazało się, że jeśli Gell-Mann miał rację, jeśli te diagramy rysowane przez matematyków rzeczywiście miały jakiś tajemniczy związek z cząstkami elementarnymi, to powinna istnieć jeszcze jedna cząstka, tak zwany barion omega, którego w czasach Gell-Manna nie znano, no ale który Gell-Mann zaproponował, że pewnie istnieje i tylko trzeba go wykryć. No, początkowo fizycy nie spotkali się tutaj, nie spotkał się ze zrozumieniem wśród fizyków, no ale gdy kilka lat później faktycznie odkryto ten barion, dokładnie o takich własnościach, jak Gell-Mann przewidział, no to nagle fizycy rzucili się na teorię grup i algebry Liego, no bo okazało się, że rzeczywiście ta matematyka już była i tylko czekała, aż fizycy ją zastosują w tym obszarze, jakim były cząstki elementarne. Mało tego, gdy Gell-Mann jeszcze trochę matematycznie pobawił się tym diagramem, to stwierdził znowu, tak czysto matematycznie, czysto na papierze, doszedł do wniosku, że te wszystkie bariony, te wszystkie cząstki, które tam były wyrysowane, że one nie są fundamentalne. Z pewnych matematycznych własności właśnie tych grup i algebry Liego, bardzo lubię powtarzać tę nazwę, wynikało mu, że te wszystkie bariony są zbudowane z czegoś mniejszego, z cząstek, które nazwał kwarkami. No niezależnie zrobił to jeszcze George Zweig, ale on zaproponował mniej dziwną nazwę, bo chyba Zweig nazwał je asami, no ale została nazwa kwarki, bardzo dobrze, bo jest fajna. Według Gell-Manna tych kwarków powinno być 3. No, dziś wiemy, że ta struktura na tym fundamentalnym poziomie jest trochę bogatsza i kwarków jest 6, przynajmniej na razie. Tym niemniej kwarki zostały najpierw odkryte na papierze, dzięki temu, że no,
ta matematyka grupy Algebrilliego okazała się opisywać wszechświat na tym fundamentalnym poziomie. No i w kolejnych dekadach faktycznie te kwarki kolejne odkrywano w akceleratorach. No ale tak, żeby troszeczkę stonować, żeby nie sprawić takiego wrażenia, że ja tutaj teraz twierdzę, że w zasadzie wszystkie laboratoria można zamknąć i wystarczy tylko wszystkich fizyków zamienić na matematyków, bo po prostu jakąkolwiek strukturę matematyczną weźmiemy, to będzie odpowiadało fizyce, no to chcę tutaj troszeczkę właśnie atenuować to twierdzenie. Jednak fizyka, chcę to bardzo mocno podkreślić, nie jest tym samym co matematyka. Jest wybieraniem właściwej matematyki, jest wybieraniem właściwych struktur matematycznych w naszych modelach fizycznych. Bo te modele, one zwykle działają bardzo dobrze i posługują się ładną matematyką do momentu, gdy okazuje się, że przestają działać. I tutaj taki jeszcze jeden na koniec przykład historyczny. Jak Państwo wiecie, dawno, dawno temu, gdy w zasadzie fizyka i kosmologia się dopiero rodziły, no to ludziom wydawało się, że Ziemia znajduje się w środku Wszechświata, a planety krążą wokół niej po okręgach. Nie tylko planety, Słońce też. Po doskonałych okręgach, ruchem jednostajnym. To był taki model geocentryczny, który działał i który rządził się piękną matematyką. No, okręgi to są najdoskonalsze figury. Ruch jednostajny po okręgu to najdoskonalszy ruch, jaki można sobie wyobrazić. To, że znajdujemy się w środku Wszechświata, no to też super. Wszystko jest takie ładne, symetryczne. To działało dobrze, aż przestało działać dobrze, bo gdy techniki obserwacyjne stawały się coraz dokładniejsze, no to okazywało się, że no jednak ten ruch taki jednostajny po okręgu to nie do końca oddaje to, co się dzieje na niebie. Trzeba było dodawać kolejne okręgi, które krążyły na tych okręgach, Trzeba było dodawać tak zwane epicykle. Tutaj przykład z XIV wieku, tuż przed Kopernikiem. I nawet ta przełomowa praca Kopernika, która umieściła Słońce w centrum, też jeszcze nie rozwiązała do końca tego problemu, bo chociaż ta słynna ilustracja z Księgi Kopernika no, wydaje się dużo prostsza niż te wszystkie epicykle na tej lewej ilustracji, to jest trochę uproszczenie albo taka trochę propaganda Kopernika, bo w jego modelu epicykle wciąż były. To raczej wyglądało tak. Owszem, Słońce było w centrum, tych epicykli było troszeczkę mniej, ten model był trochę prostszy, no ale wciąż jeszcze pokutowała ta piękna matematyka, w myśl której okręgi są najdoskonalszą figurą i dlatego planety muszą się poruszać po okręgach. Musiał przyjść dopiero Kepler, podmienić okręgi na elipsy, za co zresztą został bardzo ofuknięty przez Galileusza, który właśnie stwierdził, że Kepler, to nie jest piękna matematyka, co ty robisz? Nie rób tego. No i dopiero musiał przyjść Newton, który zaproponował swoją piękną matematykę, którą musiał, jak już wspomniałem, dopiero opracować, dopiero stworzyć, żeby ta rewolucja w kosmologii się dokonała już na dobre. Newton uzasadnił już na gruncie swojej teorii powszechnego ciążenia, która już się posługiwała matematyką nową i rzeczywiście taką bardzo ładną i bardzo prostą stosunkowo, umiał uzasadnić, że rzeczywiście planety muszą poruszać się po elipsach, a nie po okręgach. No ale jak wiemy, to też nie był koniec historii. I mimo, że ta teoria Newtona była piękna matematycznie, no to w końcu została zdetronizowana przez Einsteina. I proszę mi wierzyć, mimo, że te równania nie wyglądają tak prosto jak równania Newtona, to one matematycznie są dużo piękniejsze. Może jeszcze do tego wrócimy. Natomiast jako takie podsumowanie ja chcę podkreślić, że jak już wspomniałem, fizyka nie jest matematyką, jest wyborem właściwej matematyki, jak powiedziała taka fizyczka Sabine Hossenfelder. Należy zawsze pamiętać, że nasze modele fizyczne są zawsze przybliżone. Ale samo to, że te kolejne przybliżenia nie tylko są coraz lepsze, nie tylko coraz szerszy zakres zjawisk obejmują, ale też kilkukrotnie w historii właśnie było tak, że odgadliśmy jakąś strukturę matematyczną, a ona poprowadziła nas dużo, dużo dalej, niż nam się wydawało, że nas doprowadzi. Była dużo lepiej przyklejona do rzeczywistości, niż się spodziewaliśmy. Myślę, że świadczy o tym, czy przynajmniej dopuszcza taką możliwość, że może kiedyś uda nam się znaleźć tę w pewnym sensie ostateczną strukturę matematyczną, która już obejmie całość fizyki.
Nie będę tutaj zdradzał, co sam myślę na ten temat, ale samo to, że ta możliwość jest logicznie dopuszczalna i że można argumentować na gruncie historii nauki, że to da się zrobić, no jest już dosyć emocjonujące. No ale o tym pewnie porozmawiamy jeszcze tutaj z panem Pawłem. Także tyle ode mnie i zapraszam do dyskusji. Czy mogę zostawić tę ilustrację? Tak, myślę, że koty się świetnie sprzedają, tak. więc czemu nie? Wody? Poproszę. Cykl, na który cię zaprosiłem, nazywa się Spotkanie z nauką i często jest tak, że na początku zadaję trywialne pytanie, na które otrzymuję nieraz nietrywialną odpowiedź. A to pytanie to, co to jest nauka i dlaczego działa? To jest bardzo nietrywialne pytanie. No, najszerzej pewnie naukę można by zdefiniować jako taką próbę racjonalnego i systematycznego badania czy też poznania rzeczywistości. No ale to jest tak ogólna definicja, że po pierwsze wprowadza bardzo dużo pojęć, które też trzeba zdefiniować, no bo co to znaczy racjonalne, jak ocenić w ogóle samo słowo racjonalne już też niesie pewną taką ocenę wartościującą. Zwłaszcza, że sama racjonalność w sumie też, jak o tym myślę, to ewoluowała w trakcie historii nauki. To, co uważano za racjonalne kiedyś, no dzisiaj już nie spełniałoby jakichś tutaj rygorów, zwłaszcza w matematyce. To, co kiedyś w starożytności wydawało się było uznawane za rygorystyczny dowód, z czasem okazało się no niezbyt rygorystyczne, trzeba to było wielokrotnie poprawiać. Więc jeśli dopuścimy to, że racjonalność także jest przedmiotem badań, chociaż może bardziej takich filozoficznych, czy też poprzez rozpoznanie w boju, że po prostu działa, jest skuteczne, to tak, to możemy zostać przy tej definicji, że to jest próba racjonalnego badania rzeczywistości, opisu rzeczywistości, a także, zwłaszcza w fizyce to widać, modelowania rzeczywistości. Tu jeszcze piję właśnie do tego, że użyłeś w tytule, który zaproponowałeś na nasze spotkanie, że matematyka jest kodem wszechświata, bo kod, przynajmniej w moim, taki przez dy, nie taki jak tutaj, kod to jest coś więcej niż tylko język. Matematyka nie tylko opisuje rzeczywistość, ale go modeluje, przez co rozumiem, że te struktury matematyczne są w pewnym sensie podobne do tego, co opisują. I dlatego być może działają tak dobrze, że po prostu są w jakimś sensie podobne do tej struktury świata na tym najbardziej fundamentalnym poziomie. Ale to już odchodzę od twojego pierwotnego pytania. Znaczy, pamiętasz swoje pierwsze momenty takiego jakby zainteresowania nauką, a jeszcze dalej pewnego zachwytu nauką, kiedy nie wiem, czytałeś książki popularno-naukowe, czy oglądałeś programy dotyczące nauki, czy pamiętasz, że coś w nich cię olśniło, co pchnęło cię do tego, żeby później rozpocząć takie, a nie inne studia? O to może zapytam za chwilę. Tak, no takim... Ja w ogóle od dziecka to chciałem zostać astronomem. Pierwszą... Jak większość z nas. Znaczy nie, no dobra, najpierw to chciałem zostać strażakiem, potem lekarzem i to wiadomo, ale powiedzmy, jak tam miałem te 7 czy 8 lat i gdzieś tam na półce w domu znalazłem książkę, pamiętam tytuł, Nasze gwiazdozbiory. Bardzo mi się to podobało. Taka mała książeczka, tam o każdym gwiazdozbiorze było wyjaśnione, dlaczego właściwie ten gwiazdozbiór jest tak nazywany, jak jest, więc było jakieś tam wyjaśnienie mitologiczne, no ale też było opisane ten najciekawsze obiekty w danym gwiazdozbiorze. No, dzieci to chyba lubią tak, jak coś jest tak właśnie uporządkowane, że mogą też to w pewnym sensie tak zapamiętać, potem szpanować przed rodzicami jakimiś nazwami tych gwiazd. No, bardzo szybko sięgnąłem po kolejną książeczkę, już taką bardzo bardziej poważną, też popularno-naukową, astronomii. No i to mnie bardzo wciągnęło z tego, co pamiętam. Najpierw oczywiście w tej większej książce też czytałem tylko o gwiazdozbiorach, ale jak potem zobaczyłem, że tam też jest coś ciekawego i o planetach, i o wszechświecie jako całość. Pamiętam, że bardzo mocno mnie uderzyło i tak zszokowało, bo to stara książka była, że tam nie było jeszcze chyba zdjęć Neptuna, bo to było jeszcze zanim sonda Voyager go tam minęła. I mówiłem, no jak to? No to przecież
już powinniśmy coś wiedzieć na ten temat. Wtedy pewnie sobie uzmysłowiłem po raz pierwszy tak bardziej, że wszechświat jest ogromny, że nie tak łatwo jest się tam dostać i zrobić zdjęcie i że wciąż bardzo mało wiemy, że najlepsze zdjęcie wtedy tam Neptuna, no to było jakaś tam niebieska kropeczka gdzieś tam w okularze teleskopu. I ta fascynacja astronomią trwała sobie w najlepsze. Dopiero chyba w liceum mi się zmieniło. Miałem świetną nauczycielkę fizyki. Jednak nauczyciel to jest bardzo ważna rzecz, jak się jakoś formuje człowieka wyobrażenie o tym, co chce robić w życiu. Miałem tak znakomitą nauczycielkę fizyki, że w liceum właśnie stwierdziłem, że nie, ja nie chcę być tylko astronomem, który będzie tylko właśnie, nie wiem, opisywał to, co fizycy modelują. Ja chcę właśnie modelować, ja chcę na tym głębszym poziomie umieć wyjaśnić czy zrozumieć, co tam się dzieje. No więc poszedłem na fizykę, na Politechnikę Warszawską. No i tam z kolei był kolejny plot twist, bo po pierwszym roku fizyki tak mi się spodobała z kolei matematyka, ta akademicka, jakaś właśnie analiza matematyczna, rachunek różniczkowy i całkowy. Piękna sprawa. Że właśnie stwierdziłem, że zrobię eksperyment i sobie jeszcze równolegle będę matematykę studiował. Eksperyment skończył się tak, że właśnie z matematyki zrobiłem doktorat. No ale tej fizyki rzeczywiście nie rzuciłem, no bo fizyka matematyczna jednak, powiedziałem, że to jest tak naprawdę dział matematyki, ale jednak przydaje się w tej pracy rozumieć fizykę przynajmniej na tyle, żeby dogadać się z fizykami, bo jednak fizycy i matematycy, no bo to kolejny dowód na to, że fizyka i matematyka to nie to samo. Fizyk z matematykiem to czasem trudno im się dogadać, bo zwracają uwagę, inne rzeczy są dla nich ważne. A dla fizyka matematycznego, no to on jednak potrafi się przestawić troszeczkę tutaj. A czyli bardziej czujesz się matematykiem niż fizykiem, tak? Tak, jakiś czas temu pewnie bym dumnie twierdził, że jestem i tym, ale jak trochę z fizykami przebywam i z nimi rozmawiam, no to jednak okazuje się, że ta matematyka weszła głębiej. Można powiedzieć, że zawdzięczasz pójście na studia fizyczne nauczycielce od fizyki? No myślę, że gdyby nie ona, no to jednak poszedłbym na tę astronomię, co pewnie też nie byłoby niczym złym oczywiście. Astronomia to wciąż jest jakaś tam moja taka, może nie do końca zrealizowana miłość, ale no myślę, że tak. Myślę, że to lekcje z nią... Na lekcjach z nią po raz pierwszy właśnie dotarło do mnie, jakie to jest fajne i przede wszystkim jakie to jest zrozumiałe i jak to nie opiera się na jakiejś tam pamięciówce, tylko że te wzory faktycznie mają tę swoją głębszą warstwę, one opowiadają pewną historię, te obiekty nie są takie zupełnie ze sobą niepowiązane i nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby być w stanie to śledzić i odtwarzać. No to było dla mnie wielkie olśnienie, kiedy właśnie zdałem sobie sprawę, że właśnie nie trzeba tych wzorów zapamiętywać, tylko że jeden z drugiego można sobie tam wyprowadzać jakoś. To było dla mnie duże odkrycie w tamtych czasach. Jest taka anegdota związana z Enrico Fermim, który podobno rywalizował tak ze swoimi kolegami fizykami. Zakładał się z nimi, że szybciej on wyprowadzi wzór, niż ktoś pójdzie do biblioteki i znajdzie wzór, o którym mówią. I zazwyczaj wygrywał. Tak, znaczy... Nie dziwię się, jeśli tak było. Może w tamtych czasach jeszcze to było łatwiejsze, no bo dzisiaj fizyka też już jest dużo bardziej rozrośnięta niż w czasach Fermiego, ale ta anegdota też mi przypomina inną. Bodajże chyba von Neumann jest jej bohaterem. Von Neumann no to człowiek, który zajmował się wszystkim. On nie tylko jakieś tam pionierskie prace z mechaniki kwantowej od strony takiej teoretycznej, ale też zajmował się informatyką teoretyczną. On w ogóle jest jednym ze współtwórców aksjomatyki teorii mnogości współczesnej, więc i matematyka, i fizyka. Teorią gier też był takim jej... Może nie... Przewidywanie pogody, pierwsze prognozy pogody. Tak, jakieś obliczenia numeryczne, tak. Też się tym zajmował, on tam brał udział w projekcie Manhattan. W każdym razie anegdota, że właśnie student do niego podszedł kiedyś i tak powiedział, że panie profesorze, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak pan profesor to wszystko tak dobrze rozumie. Przecież tego jest tyle. No i von Neumann stwierdził, no młody człowieku, tu nie ma nic do rozumienia. Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Więc to troszeczkę może na bakier z tym, co przed chwilą powiedziałem. Pewnie prawda tutaj leży gdzieś po środku. Rzeczywiście, gdy człowiek się do tego przyzwyczai, to zaczyna widzieć więcej. I rzeczy, których
które kiedyś były tylko takim arbitralnym zbiorowiskiem krzaczków, nagle zaczynają mówić jakąś głębszą historię, którą mają w sobie zawartą. No nie wiem, ja tu Państwu pokazałem te równania Einsteina, no one na pierwszy rzut oka wyglądają strasznie i one są skomplikowane, ale gdy się troszeczkę z nimi poprzebywa, to nagle się okazuje, że one w pewnym sensie właśnie muszą wyglądać tak, a nie inaczej i nawet da się je wyprowadzić. Kiedy teraz mówiłeś, to biłem się z myślami, które pytania zadać, bo raz jedno bardziej pasowało, raz drugie i sam nie wiem. Superpozycja, jakaś kwantowa. Tak, okej, czyli ktoś jest martwy, a ktoś będzie zaraz żył. No dobrze, bo waham się, czy zadać pytanie związane z Lemem, czy z Ulamem. To może wybierz. No Lema czytałem więcej, ale znowu Ulam był matematykiem, więc pewnie mi bliższy. Ale to możemy zacząć... Okay, zadam dwa, okej, okay, tak? No, i znaczy tak był von Neumann, to faktycznie przejdźmy do Ulama, a potem do Lema. Okej, okay, no właśnie, bo Ulam, można powiedzieć, że przeszedł podobną drogę jak ty. Mowa o Stanisławie Marcinie Ulamie, jednym z najwybitniejszych matematyków XX wieku. Mówi się o nim teraz, że jest właściwie amerykańskim matematykiem polskiego pochodzenia. Bardziej... Czy słusznie, to nie wiem. Miał dwa obywatelstwa. Tak, zresztą matematyka i nauka jest działalnością bardzo międzynarodową, więc może nie ma co aż tak... Tak. Okej. Także był matematykiem, ale zaczął się zajmować fizyką, więc no, podobnie to było jak u ciebie. Ulam jest autorem takiego cytatu. Wciąż jest dla mnie źródłem nieustającego zdziwienia, że kilka znaków nagryzmolonych na tablicy lub na kartce papieru może zmienić bieg ludzkich spraw. Czy dla ciebie to nadal jest, tak jak w przypadku Ulama, źródłem takiego wielkiego zdziwienia, że jak to jest, że te nagryzmolone, napisane jakieś znaki tak dużo mówią o rzeczywistości? Tak, znaczy jeszcze wracając do Ulama, to on wiedział, co mówi, bo Ulam razem z Edwardem Tellerem byli pomysłodawcami bomby termojądrowej, więc to rzeczywiście zmieniło bieg ludzkich spraw i wciąż zmienia. Ale wracając do twojego właściwego pytania, jak najbardziej. To jest dla mnie źródłem nieustającego zdziwienia, że no to, o czym tutaj Państwu starałem się na tych dwóch przykładach historycznych zobrazować, że jesteśmy w stanie napisać kilka znaczków na papierze czy na tablicy, nawet mając jakiś zamysł, co te znaczki mają znaczyć, co one mają opisywać. Ale gdy już je zapiszemy i zaczniemy badać, to nagle okazuje się, że one zawierają w sobie znacznie więcej informacji, niż myśmy tam wsadzili. Tak jakbyśmy rzeczywiście coś odkryli. Tutaj pewnie to pytanie też się prędzej czy później by się wypadło, czy właśnie matematykę się tworzy, czy odkrywa. No więc jak się uprawia fizykę czy matematykę, nawet zwłaszcza może matematykę, no bo w fizyce to jeszcze jest może mniej dziwne, no bo jest świat i my go po prostu tutaj staramy się opisać. A tymczasem jak się uprawia nawet matematykę, to ma się wrażenie, że nie tworzy się tego, co się tutaj opisuje. Owszem, jakoś się te abstrakcje stara nazwać, opisać, ująć za pomocą odpowiednich struktur, odpowiedniej nawet notacji, ale ma się wrażenie, że się obcuje z czymś istniejącym niezależnie od człowieka. Na to też mam jakieś tam argumenty, może też je przy okazji innego pytania przytoczę. Jest taki ładny cytat z matematyka Godfreya Hardiego. To był taki matematyk z pierwszej połowy XX wieku. On właśnie porównał matematykę do jakiejś wyprawy w jakąś dzicz. Mówił, że matematycy są tylko takimi podróżnikami czy odkrywcami, a te wszystkie artykuły matematyczne są tylko właśnie obserwacjami z podróży. To wrażenie jest bardzo silne, że właśnie my tylko badamy jakąś tam platońską rzeczywistość idei matematycznych, no, czego też ilustracją jest choćby to, że ja na przykład obecnie od półtora roku usiłuję udowodnić pewną nierówność i Skubana nie puszcza. Choćbym ja bardzo chciał, już mi się nie wiem ile razy wydawało, że już mi się udało,
No ale potem znajdowałem jakiś błąd, no i co ja mogę zrobić? No jest błąd, no to nie poradzę, muszę podejść do tego jakoś inaczej. Ona się broni, jestem przekonany, że jest prawdziwa, ale po prostu jeszcze nie znalazłem tej ścieżki na tę górę. I to jakby no, nie leży w mojej gestii, żeby ją zmusić do tego, żeby była prawdziwa albo nie. Ona albo jest prawdziwa, albo nie jest prawdziwa. Czy mi się to udało udowodnić, czy nie, to już jest inna rzecz. No ale ta nierówność już tam jest i czeka, aż ja stwierdzę, jaka właściwie jest wartość logiczna tego stwierdzenia. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Ja mogę sobie wierzyć w co chcę, ale ta nierówność, nawet jeśli mnie się nie uda, no to komuś innemu się uda i to będzie ta sama nierówność, to będzie ten sam element tej matematycznej rzeczywistości, której po prostu może nie dosięgnę ja. Czy możesz nam podać przykład ze swojego życia, kiedy równanie, kiedy nie, coś obliczałeś albo czytałeś coś matematycznego i to, co ukazało ci równanie, było dla ciebie wielkim zaskoczeniem, że powiedziałeś wow, że to naprawdę tak jest. Musiałbym się zastanowić. No na pewno ja tutaj wspomniałem, a może nie wspomniałem, ale teoria względności, ogólna teoria względności jest teorią bardzo piękną. A przekonywałem Państwa, że równania Einsteina są piękniejsze niż Newtona. Matematyka, która jest potrzebna do wyrażenia równań ogólnej teorii względności, jest dosyć skomplikowana. Ja nawet jej nie miałem na studiach. Ja się uczyłem trochę tak na boku. No bo na Politechnice nas nie uczyli ogólnej teorii względności. Swoją drogą skandal. Jak można nazywać się fizykiem i nie uczyć się ogólnej teorii względności? W każdym razie, gdy ja doszedłem do równań ogólnej teorii względności właśnie tak od strony bardziej matematycznej, to trwało bardzo długo, zanim ja też nawet tak dojrzałem na tyle, żeby docenić tę matematykę, która się tam dzieje, no to gdy to wreszcie, to nie był może jakiś moment, ale gdy to wszystko wskoczyło na swoje miejsce, gdy ja zrozumiałem, że rzeczywiście no właśnie te równania Einsteina, że one muszą wyglądać tak, jak wyglądają, że tam nie ma nic zbędnego, że tam próba jakiegokolwiek naruszenia tej struktury doprowadziłaby, że to by się po prostu wszystko zawaliło i już nie spełniało tego celu, który Einstein dla nich zamyślił. No to myślę, że to był taki jeden z takich momentów, kiedy no też bardzo mocno odczułem to, że to jest tylko opis albo model czegoś głębszego. Może nawet nie trzeba aż tak daleko sięgać po ogólną teorię względności. Już gdy, i to już akurat na studiach miałem, i to na pierwszym roku, gdy uczono nas szczególnej teorii względności, która matematycznie jest znacznie prostsza, no tam też to zrozumienie, to o tym na przykład często profesor Dragan lubi wspominać, że z matematycznego punktu widzenia ruch jest obrotem czasoprzestrzeni. Jest to dziwny obrót, trochę inaczej się zachowuje niż taki euklidesowy obrót, bo zamiast obracać osie w ten sposób, to on osie przestrzeni czasu obraca w ten sposób. To nie bardzo wygląda jak obrót nawet, ale ma wiele wspólnego z obrotem i można tę intuicję, wyobrażanie sobie, co to znaczy obracać osie, można też zastosować do szczególnej teorii względności i ona wtedy staje się dużo bardziej przejrzysta niż zresztą też sam Einstein, gdy opracowywał szczególną teorię względności, no to nie postrzegał jej w kategoriach jakiegoś tam dziwnego obrotu. To potem matematycy przyszli, zauważyli, że właśnie można to tak sformułować i Einstein nawet też wyraził się, że gdy matematycy zaczęli się zajmować jego szczególną teorią względności, to on sam przestał ją rozumieć. Potem trochę odszczekał te słowa, bo jednak, żeby sformułować ogólną teorię względności, to musiał się tej matematyki dokształcić, douczyć. No ale tak, to znowu ma związek z tym, o czym wspomniałem, że te struktury matematyczne to nie są tylko jakieś tam krzaczki na kartce papieru. One niosą ze sobą takie znacznie głębsze znaczenie, które no niestety trzeba trochę czasu i wysiłku spędzić, żeby nauczyć się dostrzegać. Ale gdy zaczyna się to już widzieć, no to trudno się od tego oderwać. Wtedy jakby człowiek też uznaje, że ten wysiłek był wart. Kiedy opowiadasz o zrozumieniu matematyki, to trochę ci zazdroszczę. Uczucie zazdrości bardzo rzadko mi towarzyszy, ale z matematyką trochę tak jest. W takim sensie, że
ona jest pewnym językiem, w którym rozmawia się z rzeczywistością, z przyrodą. Tak mi się wydaje, że nieznajomość tego języka jest zubaża, tak jak nie wiem, nie znamy języka angielskiego, no i to nas zubaża, bo nie możemy bardzo wielu treści przyjąć. Musimy korzystać z tłumaczeń. Pamiętam jedną rozmowę z moim takim zaprzyjaźnionym profesorem matematyki, profesorem Marianem Mazurem, Tomaszem Mazurem. Zapytałem go kiedyś nierozważnie trochę. Poprosiłem go o wyjaśnienie, czym są przestrzenie Banacha, bo naczytałem się wcześniej o Polskiej Szkole Matematycznej. Bardzo bogata i bardzo ciekawa historia, warto ją poznać. Profesor wtedy wyjął długopis, wziął mój zeszyt i zaczął zapisywać jedną stronę za drugą, opowiadając mi, czym są przestrzeni Banacha. Nic z tego nie zrozumiałem, zupełnie nic. Natomiast wykład był bardzo ciekawy. I pod tym względem to jest właśnie ciekawe jakby to poznawanie tego języka. Czy ty czujesz się jakby, czy ty czujesz, że znając matematykę w jakiś sposób jesteś w stanie rozmawiać z przyrodą? No może zabrzmi to jakoś górnolotnie, ale do pewnego stopnia pewnie tak. Znaczy na pewno, tak jak powiedziałeś, że znajomość tego języka ubogaca, no czuję się na pewno ubogacony tym, że jakoś obcowanie z tymi strukturami matematycznymi poszerzyło moje tutaj pole percepcji, jeśli chodzi o artykuły matematyczne. To nie jest tak, ja też tutaj nie chcę, żeby to brzmiało tak magicznie czy mistycznie, że ja nie wiem, idę sobie po dworze i po prostu widzę wszędzie matematykę. To nie tak. Natomiast już na studiach zauważyłem, że przez ten trening w matematyce i fizyce jakiejś teoretycznej dużo inaczej podchodzę do informacji. Nawet takich niezwiązanych z przedmiotami ścisłymi, ale to rzeczywiście poszerza głowę. Dlatego jak prowadziłem na przykład zajęcia z analizy matematycznej tam już dla studentów, to oczywiście ja miałem świadomość, że większość z tych ludzi nie będzie pracować naukowo i być może właśnie zastanawia się, po co w ogóle oni będą się tu jakichś całkach uczyć, skoro po zakończeniu zajęć ze mną, no to już nigdy więcej żadnej całki nie policzą. No ale jednak z pełnym przekonaniem mówiłem im, używając jakiejś takiej sportowej metafory, że no jak nie wiem, jak piłkarze się rozgrzewają i robią jakieś tam pompki czy przysiady, no to przecież też na boisku nie będą robić pompek, no ale jednak po coś te pompki rzeczywiście coś im dają. I trochę tak samo, tak przynajmniej studentom tłumaczyłem, nie wiem czy ich przekonałem, tak samo jest z tym rachunkiem różniczkowym i całkowym, że no jak człowiek poćwiczy trochę mózg na tych abstrakcyjnych rzeczach, to potem mu się to przydaje niezależnie czym by się zajmował. Natomiast no niestety jest rzeczywiście tak i tutaj no nie wiem czy Państwa przekonałem tymi przykładami, że jak to Galileusz też ładnie ujął, przynajmniej tak się ten jego cytat przytacza, że księga przyrody napisana jest w języku matematyki. Dopiero gdy w osobie Newtona czy innych jego współczesnych fizyków i matematyków, dopiero gdy zaczęliśmy zadawać wszechświatowi pytania w języku matematyki, dopiero wtedy on zaczął z nami rozmawiać, zaczął odsłaniać przed nami swoje tajemnice na tyle skutecznie, na tyle skutecznie, że no to, co dzisiaj umiemy robić, czy umiemy konstruować, nawet w postaci tego tutaj przyrządu, jakim jest laptop, no myślę, że w czasach Newtona nikt by sobie nie wyobrażał, że coś takiego jest możliwe, że coś takiego kiedykolwiek powstanie i że nauczymy się nie tylko właśnie opisywać to, co się tam dzieje w tej przyrodzie, ale zaprzęgać tę przyrodę do własnych celów, nawet właśnie, no, nawet jeśli chodzi o wyświetlanie kotów na ekranie. No tak, wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do tego, żeby oglądać koty. To też. No, ale to więcej mówi o nas ludziach może niż... Zresztą to nic złego, ja też lubię wyświetlać tak, koty. Oczywiście, no, kto nie lubi kotów? No dobrze, to zadam teraz to pytanie z lemem w tle, jako się rzekło.
Rozmawialiśmy trochę przed spotkaniem z Państwem, również o Stanisławie Lemie. To właściwie był chyba nasz główny temat. I padł tytuł jednego z mniej znanych opowiadań Stanisława Lema, czyli Formuła Limfatera. Znakomite opowiadanie, zachęcam, żeby je przeczytać. I zacytuję fragment tego tekstu i zadam pytanie. Ludzie pozbawieni matematyki, głusi na nią, wydawali mi się zawsze kalekami, ubożsi o taki świat, nawet go nie przeczuwający. Taka konstrukcja matematyczna to ogrom. Prowadzi dokąd chce. Człowiek niby stwarza ją, a w gruncie rzeczy odkrywa tylko zesłaną, nie wiadomo skąd, ideę platońską. No właśnie. I od ideę zapytam. Matematycy dzielą się z grubsza na platoników i tych, którzy nie są platonikami. Jedni uważają, że matematyka się stwarza, a drudzy, że odkrywa. W której grupie ty jesteś i dlaczego? Tak, bardzo lubię to pytanie. I rzeczywiście argumenty obu stron, znaczy obie strony mają tutaj argumenty na rzecz tej swojej tezy. Może takie krótkie przypomnienie, o co chodzi. No, platonicy właśnie uważają, że matematyka istnieje niezależnie od nas i że my tylko odkrywamy jakieś takie prawdy konieczne. No a ci tacy nieplatonicy, nie wiem, jakby należało ich nazwać, konstruktywiści może, uważają, że nic podobnego, no to jest nasze dzieło tylko i wyłącznie. Ono rządzi się być może jakąś wewnętrzną, znaczy być może, ono rządzi się rzeczywiście jakąś wewnętrzną logiką, ale nie należy go absolutyzować, nie należy twierdzić, że ono istnieje w jakiś sposób niezależnie od nas. No już wspominałem o tym uczuciu, które towarzyszy uprawianiu matematyki, że właśnie człowiek ma wrażenie, że obcuje z czymś istniejącym rzeczywiście. Coś, co oczywiście istnieje w inny sposób niż to krzesło czy ten laptop. No ale jednak coś, co spełnia, co uprawnia do mówienia o istnieniu. Już wspomniałem, że no choćbym ja był jakimś tutaj bardzo twórczym matematykiem, no to nie sprawię, że jakieś twierdzenie jest prawdziwe, jeśli nie jest prawdziwe. Ja tutaj wiem, że troszeczkę już zakładam prawdziwość tezy, no ale rzeczywiście to uczucie, że obcuje się z czymś rzeczywistym w jakimś sensie jest bardzo silne. Ja tutaj zresztą mam jeszcze wariację tego rysunku, który pozwoli mi może wyjaśnić, jak można pogodzić te dwa stanowiska. Tutaj jest podział na tak zwaną matematykę przez wielkie M i matematykę przez małe M. To jest takie rozgraniczenie, które ja zaczerpnąłem z książek księdza profesora Michała Hellera, który sam jest platonikiem, myślę, że takim zdecydowanym, i który właśnie wprowadza rozróżnienie na tę matematykę przez wielkie M, która istnieje niezależnie od nas, która istniałaby nawet gdyby, nie wiem, ludzi nie było. To są właśnie pewne takie prawdy konieczne, pewne wynikania, które no, zachodzą z samej swej natury, pewne zasady, które jeśli tylko ktoś zada odpowiednie pytanie, to znaczy inaczej. Pewne konieczności, do których każdy by doszedł niezależnie od tego, kiedy się urodził, na jakiej planecie i czym się zajmował. Każdy by się zgodził, że twierdzenie Pitagorasa na przykład jest prawdziwe, oczywiście w geometrii euklidesowej. Niezależnie od tego, czy byłby Pitagorasem, czy urodziłby się na zupełnie innej planecie. I to jest ta matematyka platońska. Ta matematyka, która istnieje niezależnie od nas przez wielkie M. Ale oprócz tego no jest oczywiście ta matematyka przez małe M, którą my uprawiamy. Którą my jakoś niedbale, znaczy nie to, że niedbale, ale którą za pomocą której staramy się zgłębiać tę matematykę przez wielkie M. Czyli te wszystkie znaczki, symbole, definicje, artykuły matematyczne to są nasze próby ujęcia, poznania tej matematyki przez wielkie M, która już istnieje niezależnie od nas. No i teraz błąd konstruktywistów, jeśli ośmielę się tak to nazwać, polega na tym, że oni tę matematykę przez małe M już właśnie uznają za całą matematykę, a pomijają zupełnie tę matematykę, którą platonicy z kolei uważają za całą matematykę, a te przez małe M tylko za jakieś właśnie takie
bardzo skromne i bardzo, brakuje mi słowa dobrego, za bardzo takie jeszcze niezbyt udane i bardzo takie raczkujące przybliżenie tej matematyki przez wielkie M. Może zostawię teraz te ilustracje. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Znaczy dobra, jeszcze nie powiedziałem o sobie. Więc ja myślę, że jednak uczciwie będzie stwierdzić, że ja też jestem platonikiem. Przynajmniej lubię tak o sobie myśleć, bo dzięki temu może też bardziej jestem w stanie się pogodzić, że to, co robię, jest tylko taką matematyką przez małe M i nic dziwnego, że mi przez półtora roku nie chce wyjść. Czy matematycy, zostając przy Platonie, widzą tylko cienie w jaskini, czy jednak widzą ostro? Jak sądzisz? No, myślę, że byli w historii tacy matematycy, którzy widzieli ostrzej niż inni. Jak myślę, czy od razu, gdy zadałeś to pytanie, od razu pomyślałem o tym słynnym hinduskim matematyku, być może państwo też o nim słyszeli, Srinivasa Ramanujan. To był człowiek, który żył na początku XX wieku. Niestety krótko żył, jakoś młodo umarł. On został odkryty właśnie przez tego Hardiego, który ja zacytowałem wcześniej. I Ramanujan, mimo że nie miał formalnego wykształcenia matematycznego, on matematyki się uczył z jakiegoś tam zbiorku zadań, który gdzieś tam w Indiach udało mu się dorwać. Ale on w jakiś sposób po prostu widział na przykład potrafił zapisać bardzo skomplikowane wzory pozwalające obliczać bardzo sprawnie kolejne cyfry rozwinięcia liczby pi. Wczoraj mieliśmy dzień pi, więc warto wspomnieć o tym. I te wzory, które Ramanujan skądś brał, on nawet nie był w stanie ich udowodnić, bo niby dzięki Hardiemu dowiedział się, na czym polega dowodzenie właśnie w matematyce i że nie wystarczy tylko, żeby wzór działał, tylko jeszcze trzeba uzasadnić, dlaczego działa. Mało które wzory, które produkował, był w stanie udowodnić na takim rygorystycznym, w taki rygorystyczny sposób, żeby Hardy to zaakceptował. Do dzisiaj te notatki Ramanujana, te twierdzenia, które on tam zapisał, nie wszystkie jeszcze udało się udowodnić, ale jednocześnie nie udało się też ich obalić. Co jakiś czas pojawia się jakaś praca, w której ktoś bierze jeden wzór właśnie, albo kilka wzorów z tych notatek Ramanujana i pokazuje na kilkudziesięciu stronach, dlaczego to jest prawda. A ten człowiek jakimś cudem widział, że to musi tak być. Skąd on to brał? Nie mam pojęcia. On sam opowiadał, że jakaś bogini hinduska mu to we śmie podpowiada. Czy tak było w istocie, nie wiem, no ale jeśli gdzieś miałbym szukać też takiego namacalnego ludzkiego dowodu na to, że istnieje ten platoński świat idei matematycznych i niektórzy są w stanie nawiązać z nim kontakt, no to Ramanujan jest najlepszym przykładem. Ja na pewno takim przykładem nie jestem. Jest film o tym człowieku. No właśnie, to może tak na chwilę o kulturze popularnej. Jest trochę filmów, gdzie główną rolę grają matematycy, czy to dokumentalnych, czy fabularnych. Masz swoje ulubione, takie, które twoim zdaniem dobrze opisują w pewien sposób jakby ducha matematyki, czy samych matematyków, czy ideę matematyczne, albo po prostu są dobre, ale gdzieś w tle jest matematyka. Z matematykami, tak? Czyli z fizykami niekoniecznie. Najpierw matematycy, później ewentualnie fizycy. No tak, wspomniałeś o tym filmie o Ramanujanie. On był ładny, chociaż matematyki to tam za dużo nie ma i to w ogóle jest właśnie problem. No, trudno wymagać od filmów hollywoodzkich czy nie hollywoodzkich, żeby tam matematyka była poprawna i się zgadzała. Chociaż czasami w niektórych filmach to już przyjmuje takie kuriozalne też postaci. Pamiętam, że oglądałem, to był ten film z młodym Mattem Damonem, jakże on się nazywa? Buntownik z wyboru, tak. On tam właśnie gra takiego genialnego samouka matematyka i tam w jednej z pierwszych scen jest właśnie taka scena, że na korytarzu wisi tablica z jakimś takim zagadnieniem z teorii grafów, nad którym ten profesor, który tam jest bohaterem drugoplanowym, się tam mówi, że się tam głowił przez 4 lata. Ja oczywiście jako matematyk zawsze jak widzę tablicę w filmie, która jest zapisana wzorami, no to wciskam pauzę i patrzę, co tam jest. No jak tam spojrzałem, no to proszę państwa,
Ja nie jestem dobry historiografów. Moja przygoda z historiografów skończyła się w zasadzie już na pierwszym roku, bo ja się inną zupełnie matematyką zajmuję. Ale to było zadanie, które można by zadać studentom na drugich zajęciach, na pierwszym semestrze. No ale no ładnie widocznie wyglądało. No niestety w większości filmów zawartość tych tablic, no to mniej więcej tak wygląda. Są wyjątki. Jest film Interstellar, który bardzo lubię. Tam co prawda nie jest o matematykach, tylko o astronautach, ale no tam rzeczywiście to, co się znajduje na tablicach, ma głęboki sens, no ale to musiało tak być, no bo tam konsultantem naukowym był Kip Thorne, czyli też fizyk, noblista, specjalista od czarnych dziur i wielu innych rzeczy. Ale to rzadkość. Tutaj dodam tylko, że ten film został na tyle dobrze zrobiony, że też powstała praca naukowa. Tak, no, zachowania się czarnych dziur. Tak, bo tam te animacje, które pokazują czarne dziury, one nie były tak po prostu zwykłymi animacjami, ale chyba tutaj o to chodziło. Także, że one bardzo dobrze opisywały prawdziwe zachowanie czarnych dziur. Tak, rzeczywiście... Czarne dziury w filmie Interstellar wyglądają prawie tak, jak wyglądałyby czarne dziury, gdyby jakaś była na tyle blisko, że bylibyśmy w stanie na nie patrzeć. Też nie dokładnie tak, bo pewne efekty zostały tam troszeczkę zmodyfikowane, żeby to ładniej wyglądało na ekranie, ale rzeczywiście powstały ci specy od efektów specjalnych, którzy pracowali przy tym filmie, rzeczywiście z pomocą Kipa Thorna opublikowali jakieś dwie prace właśnie dotyczące pewnych efektów takich wizualnych, związanych z tym, jak te czarne dziury się zachowują, jak to światło tam jest zakrzywiane przez te czarne dziury. I to, znaczy zasługą tego filmu jest rzeczywiście to, że zmieniło taki nawet taki popularny obraz tego, jak te czarne dziury wyglądają. Jak Państwo zobaczycie, jak czarne dziury sobie wyobrażano wcześniej, no to one jednak zupełnie inaczej wyglądały. A teraz zawsze jednak widzimy właśnie ten cień czarnej dziury, taki czarny i jakieś tutaj dookoła właśnie... Tę świecącą materię jako taki wianuszek dookoła, no i zwykle jeszcze jest ten dysk akrecyjny dookoła. Co prawda astronomowie wiedzieli, że to tak wygląda już od tam lat 70., bo już wtedy pierwsze symulacje komputerowe właśnie coś takiego pokazywały, ale no zasługą tego filmu jest to, że przeniknęło to do kultury popularnej faktycznie. Przykład z drugiej strony jest też film amerykański, z lat 90. nazywa się chyba Armageddon. Jest to film o tym, jak na Ziemię leci asteroida i ziemianie chcą ją rozbić i wyprawa górników leci na tą asteroidę i tam są prace, żeby tam wprowadzić ładunki jądrowe, żeby tę asteroidę zniszczyć. I słyszałem o tym, że ten film jest pokazywany kandydatom na astronautów, żeby wykazać jak największą liczbę błędów, takich naukowych błędów, rzeczy nieprawdopodobnych, niemożliwych. I to jest takie licytowanie, jak dużo ich jest, no podobno najlepsi są w stanie znaleźć ich kilkadziesiąt. No tak, ale oczywiście no nie o to chodzi w tych filmach popularno-naukowych, żeby to było rygorystycznie zgodne z fizyką. Chociaż niektóre filmy chwalą się, że są, a też tak naprawdę nie są. Na przykład? Przychodzi mi do głowy film Grawitacja, który... Alonso Cuarona chyba, tak? Tam pewne rzeczy były dobrze oddane, jak na przykład coś absolutnie wyjątkowego w filmach o kosmosie, że rzeczywiście nie rozchodził się tam dźwięk. Nie było słychać tych eksplozji, to zresztą było tam wykorzystane bardzo fajnie. Więc tam montaż dźwięku był bardzo dobry, no ale tam też myślę, że astronauci by wyłapali, znaczy astronauci i fizycy, by wyłapali pewne rzeczy, które no ewidentnie zostały tam wprowadzone po to, żeby fabuła mogła pójść do przodu, ale które z fizyką nie mają zbyt wiele wspólnego. Podobno astronauci nie mogą sikać tak jak na Ziemi. Nie jestem przekonany co do tego. Chyba muszą mieć pewne pompki, bo podobno sika się dzięki grawitacji. No do pewnego stopnia tak, na pewno. Tak. To anegdota, bo było parę anegdot, to jeszcze jedna, tym razem o Feynmanie. Feynman założył się kiedyś o to, że... Bo on był przekonany, że człowiek nie sika dzięki grawitacji. Okazało się, że się mylił, ale on tego wtedy nie wiedział. Natomiast żeby udowodnić, że człowiek nie sika dzięki grawitacji, podobno stanął na rękach i zaczął sikać. Tak, no, Feynman był połączeniem właśnie fizyka teoretycznego i fizyka doświadczalnego. On się... Jak widać,
sprawnie poruszał w obu typach uprawiania fizyki. Tak. No dobrze, bo to jeszcze jedno zadam pytanie, takie powiedzmy, że z nurtu pop. Tym razem zapytam o literaturę. Też jesteś, tak wynikało jakby z naszej rozmowy, też jesteś czytelnikiem literatury science fiction i jestem ciekawy twoich takich jakby najlepszych typów autorów czy książek, które twoim zdaniem są dobre nie tylko literacko, ale też przez to, że dobrze opisują matematykę czy też fizykę. O, znaczy dobra, no może nie czytam aż tak dużo, żeby jakiś tutaj subiektywny wybór pisarzy czy książek przedstawić, ale no coś jestem w stanie powiedzieć, myślę. Bardzo duże wrażenie zrobił na mnie Lód Tukaja, gdzie może to science fiction aż, no to nie jest takie typowe science fiction, bo tam akcja jest osadzona na początku XX wieku, ale tam Dukaj, znaczy w ogóle, nie dobra, już konkretnie o lodzie. Tam Dukaj postawił sobie takie pytanie, co by było, gdyby drugą zasadę termodynamiki dało się odwrócić. Czyli gdyby niekoniecznie było tak, że entropia zawsze rośnie, tylko gdyby było tak, że istnieje jakieś zjawisko fizyczne w naszym świecie, no nie znamy takiego zjawiska, prawdopodobnie go nie ma, ale gdyby istniało takie zjawisko, które właśnie by tę entropię zmniejszało. No i pamiętam, jak tam przeczytałem którąś scenę, on chyba strzelał z takiego rewolweru właśnie zbudowanego z tej substancji, która miała te własności. No i po wystrzale z tego rewolweru tam parę rzeczy się zadziało. Coś tam zamarzło, jakiś tam dźwięk było słychać, no parę rzeczy się tam wydarzyło. Ja aż stwierdziłem, że kurczę, no ciekawe, czy to by się zgadzało z tym, jak ja sobie postanowiłem, że sobie zapiszę równania właśnie takiej klasycznej termodynamiki, tylko z założeniem, że entropia może też maleć. Co by się stało, jakby właśnie ten wzrost entropii był ujemny, czyli gdyby entropia mogła maleć, to co mi z tych równań wyjdzie? No i rzeczywiście ze zdziwieniem stwierdziłem, że albo Dukaj miał świetną tutaj intuicję, albo faktycznie też sobie zapisał te równania termodynamiki przy tym dodatkowym założeniu, że entropia może maleć, bo tam wszystko się zgadzało, oczywiście na takim jakościowym poziomie. Tam nie wnikałem, czy ilościowo też się będzie zgadzało. Więc Dukaj rzeczywiście odrabia pracę domową bardzo, bardzo porządnie i mogę go z czystym sumieniem polecić. Duże wrażenie też na mnie zrobiła taka książka, autor nazywa się Peter Watts i on napisał taką słynną książkę Ślepowidzenie. Potem też pisał inne książki, ale już mi się aż tak nie podobały. Na mnie zrobiła wrażenie ta książka dlatego, że o ile w książkach popularno-naukowych to jest standard, że na końcu mamy bibliografię i na przykład jakieś odnośniki do innych książek popularno-naukowych albo do prac naukowych, w Ślepowidzeniu ja ze zdziwieniem stwierdziłem, że tam też jest bibliografia i to bardzo opasła. Rzeczywiście te różne pomysły, które wplatał w fabułę, on czerpał z dosyć aktualnych prac naukowych. I to też z różnych dziedzin, zarówno z fizyki, jak i z biologii, z jakiejś astronomii, z astrofizyki. On chyba z zawodu jest biologiem morskim. Tak, biologiem morskim, a tam chodziło głównie o kwestie świadomości, tak? Może głównie tak, ale nie tylko. Ale nie tylko. Nie mogę powiedzieć, żebym zajrzał do któregokolwiek z tych odnośników, ale samo to, że one były, no to jednak już budzi szacunek. Podobno, bo tego też nie sprawdzałem, a też się na tym słabo znam, podobno też bardzo porządną i realistyczną taką science fiction, no to jest ta książka Marsjanin, na podstawie której też był film. Ją też przeczytałem, świetna lektura i tam rzeczywiście chyba też... Ona zdobyła taki rozgłos właśnie między innymi dlatego, że przynajmniej tak była reklamowana, że ten autor faktycznie przeliczył to wszystko, co się tam dzieje i prawie wszystko rzeczywiście mogłoby tak wyglądać i rzeczywiście astronauta postawiony w takiej sytuacji jak ten tytułowy Marsjanin tam faktycznie mógłby postąpić właśnie tak, a tak i to by miało taki, a taki skutek. To wszystko było przeliczone, sprawdzone. Oczywiście troszeczkę podkręcone dla potrzeb fabularnych, ale w tej warstwie merytorycznej wszystko się zgadzało. To zapytam jeszcze o Lema, bo tego nazwiska, to nazwisko nie padło. Jak Lema postrzegasz jako pisarza? Czy on, pisząc o nauce,
chybiał, czy jednak trafiał? No czasem chybiał, czasem trafiał, bo Lema się często podaje jako właśnie przykład takiego futurologa, któremu udało się przewidzieć zaskakująco dużo rzeczy. I to jest rzeczywiście prawda. No, co jakiś czas w różnych wersjach widzi się mema, w którym ktoś wkleja cytat bodajże z Powrotu z Gwiazd, gdzie jest właśnie opisane urządzenie tak zwane Opton, które jest niczym innym jak czytnik e-booków po prostu, jak jest właśnie wyświetlany opis tego Optonu na współczesnym czytniku. No i Lem już to przewidział tam w latach 60., bo chyba to jest jedna z jego starszych książek, ten Powrót z Gwiazd, jeśli dobrze pamiętam, może trochę młodsza, no nieważne. W każdym razie na pewno jeszcze czytników wtedy nie było. Nie było jeszcze technologii e-papieru, gdy Lem to pisał i być może nawet nie było jej w planach, ale Lem już to przewidział. No z innymi rzeczami z kolei pewnie chybił i pewnie oddał nie w takiej formie, w jakiej to faktycznie się wydarza. No ale też no, trudno go winić, no bo gdy to chyba, nie wiem czy to Niels Bohr nie powiedział, że przewidywanie jest trudne, zwłaszcza gdy mówimy o przewidywaniu przyszłości. Więc no, nie jestem jakimś tutaj ekspertem lemologiem, żeby wymieniać, gdzie Lem miał rację, a gdzie się mylił. Na pewno w niepokojąco wielu rzeczach miał rację i niektóre jego książki czy przewidywania dzisiaj, gdy mamy właśnie eksplozję sztucznej inteligencji, stają się wręcz niepokojąco aktualne i pewnie jeszcze nie raz do tych jego przewidywań będziemy wracać w trakcie, gdy ta rewolucja będzie postępować. A na pewno będzie. Dużo jest mowy o tym, jak doskonale matematyka działa. Jak no, laptopy, telefony, rzutniki, samochody jeżdżą właściwie dzięki matematyce. To chyba nie będzie przesadą, jeżeli tak powiem. Natomiast jestem bardzo ciekawy, gdzie jest granica, czy w ogóle jest granica tej metody, czyli metody matematycznej? Gdzie ją widzą o matematyce i czy ją widzą? To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście takie granice są. I tam wspomniałem, że nie zdradzę swojego poglądu na temat tego, czy uda się kiedyś sformułować teorię wszystkiego, czy nie. Na pewno nie będzie to teoria wszystkiego. Świat jest moim zdaniem zbyt bogaty, żeby dało się go ująć matematycznie, a przynajmniej taką matematyką przez małe m. I zresztą właśnie przykładów na te granice metody dostarcza sama matematyka. To był wielki szok na początku XX wieku, gdy właśnie okazało się, że przynajmniej pewna forma uprawiania matematyki, taka, która wychodzi od jakichś aksjomatów i z tych aksjomatów wyciąga jakieś wnioski, dowodzi jakichś twierdzeń, sama nie jest w stanie się uzasadnić. To był wielki szok dla niektórych matematyków, którym się wydawało, że uda się matematykę osadzić na takich niewzruszonych podstawach, na takich niewzruszonych aksjomatach i będziemy w stanie już wtedy wszystkie prawdziwe twierdzenia, przynajmniej w zasadzie będzie możliwość je udowodnić. Nawet jeśli przez setki lat nie poznamy dowodu, no to ten dowód logicznie jest możliwy. Okazało się, to w sumie udowodniono już dosyć szybko, bo tam gdzieś pod koniec lat 20. taki austriacki matematyk Kurt Gödel udowodnił, że sama matematyka, przynajmniej tak uprawiana, jest ograniczona. Istnieją takie zdania, o których, co ciekawe, możemy stwierdzić, że są prawdziwe, ale których nie jesteśmy w stanie udowodnić w ramach danego systemu aksjomatycznego. I można by to zbyć, przynajmniej fizyk mógłby to zbyć, mówiąc, no ale te zdania typu Gödlowskiego, to one nie mają nic wspólnego z fizyką. To są jakieś takie zupełnie wydumane, abstrakcyjne, teorie mnogościowe zagadnienia, które nie mają przełożenia na granice fizyki. Tymczasem, kilka lat temu dosłownie, to jest stosunkowo nowy wynik, okazało się, że w takiej całkiem praktycznej poddziedzinie mechaniki kwantowej natrafiono na takie zagadnienia, które właśnie mają w sobie zakodowane te ograniczenia typu Gödlowskiego. Są takie pytania, które jak najbardziej mają znaczenie fizyczne, dotyczą, może tak tylko rzucę hasłowo, pytanie dotyczy istnienia tak zwanej przerwy energetycznej w niektórych układach fizycznych, w jakichś tam przewodnikach czy nadprzewodnikach. Okazuje się, że w pewnej, znowu, trochę może wyidealizowanej klasie, ale taka grupa fizyków teoretyków udowodniła, że
Pytanie o to, czy istnieje ta przerwa energetyczna, czy nie w tych układach fizycznych, jest równo ważne właśnie takiemu zdaniu typu Gödlowskiego, które jest niedowiedlne. Czyli istnieją takie pytania w takiej zupełnie aplikacyjnej fizyce, co do których sama matematyka mówi, że nie będziemy w stanie nigdy ich rozwiązać. Owszem, doświadczalnie możemy sprawdzić, czy ta przerwa energetyczna tam jest, czy nie, ale nie będziemy w stanie tego przewidzieć. Więc już wiemy, to jest pierwszy przykład, myślę, że z czasem dużo więcej ich znajdziemy, już wiemy, że na wszystkie pytania nie udzielimy odpowiedzi i że ta metoda ma swoje granice, chociaż oczywiście nie oznacza to, że już nie mamy nic do roboty. To gdzie indziej jeszcze jesteśmy daleko od osiągnięcia tych granic, zwłaszcza, że być może i te granice się przesuną, być może kiedyś matematyka będzie uprawiana zupełnie inaczej niż za pomocą jakichś systemów aksjomatycznych. Nie wiem jak, ale to też jest niewykluczone. Więc może to tylko taka tymczasowa granica. W fizyce istnieje tak zwany święty graal, czyli połączenie fizyki kwantowej z fizyką relatywistyczną, czy w ogóle poszukiwanie teorii wszystkiego. Czy w matematyce, czy matematycy mają coś podobnego? Z jednej strony, czy oczekują, czy oczekuje się w ogóle jakiegoś przełomu, czegoś, co pokaże nowe drogi dotąd nieznane, da nowe rozwiązania? Czy może da się zunifikować gałęzie matematyki do tej pory na tyle oddalone, że nie widać żadnych połączeń? Czy taki święty graal w matematyce też istnieje? Tak, istnieją takie święte graale w matematyce. Może nie ma takiego jednego, który by aż tak skupiał jak w soczewce te wszystkie wysiłki matematyków. To nie jest tak, że wszyscy matematycy pracują na ten jeden cel, ale rzeczywiście jest coś, co niektórzy nazywają właśnie odpowiednikiem takiej teorii wszystkiego, tylko że w matematyce. To jest związane z tak zwanym programem Langlandsa. Ja niestety nie czuję się kompetentny, żeby opowiedzieć, czym ten program jest i czego dotyczy. Polega na połączeniu dwóch pozornie różnych działów matematyki w jedną całość, bo dostrzeżono pewne intrygujące związki, że coś, co oblicza się, czy coś, co modeluje się, coś, co bada się w jednej dziedzinie matematyki, rzuca światło na coś, na jakieś kompletnie inne struktury, które na drugim końcu matematyki są badane. I rzeczywiście w kilku szczególnych przypadkach udało się rzeczywiście pokazać, że to nie przypadek, że rzeczywiście takie połączenia są, ale no te hipotezy, które ten program Langlandsa wyłuszcza, które proponuje, żeby udowodnić, są dużo, dużo bogatsze i co ciekawe, miałyby też przełożenie na fizykę, być może nawet na poszukiwania teorii wszystkiego, bo z tego co wiem, ta matematyka, której dotyczy program Langlandsa, wiąże się w jakiś bardzo głęboki sposób z teorią strun, która jest jedną z kandydatek na teorię wszystkiego. Ale samo poszukiwanie teorii wszystkiego w fizyce też miałoby dla samej matematyki ogromne znaczenie i zresztą stymuluje rozwój matematyki, bo jednym z problemów, dla których nie umiemy wciąż, mimo 80 czy już nawet więcej lat, pożenić ogólnej teorii względności z mechaniką kwantową, jest właśnie to, że te dwie teorie posługują się kompletnie różną matematyką. I są jakieś takie przesłanki, czy takie skojarzenia, że tutaj musi być coś głębszego. Prawdopodobnie jest gdzieś tam, w tym platońskim świecie idei matematycznych, jakaś struktura matematyczna, która zmieści w sobie zarówno tę matematykę ogólnej teorii względności, jak i matematykę potrzebną do uprawiania mechaniki kwantowej. Ale my jesteśmy jeszcze bardzo daleko od odgadnięcia tej struktury, od znalezienia tej struktury. Jedną z takich przesłanek jest choćby to, o czym też może warto wspomnieć, bo chyba nieczęsto się na to zwraca uwagę. To nie jest tak, że teoria względności i mechanika kwantowa są takie zupełnie niepożenione. Szczególną teorię względności udało się już pożenić z mechaniką kwantową. I to już dawno temu. Współczesna mechanika kwantowa i model standardowy fizyki cząstek elementarnych, one jakby czerpią ze szczególnej teorii względności w całej rozciągłości. Wręcz nie dałoby się sformułować modelu standardowego, nie uwzględniając szczególnej teorii względności.
Gorzej już z ogólną teorią względności. Jak już chcemy, żeby ta czasoprzestrzeń była zakrzywiona, to ta matematyka już nam po prostu eksploduje w twarz. Już nagle wyskakują jakieś nieskończoności. Nagle w ogóle pojęcie cząstki staje się problematyczne, gdy każemy jej żyć na zakrzywionej czasoprzestrzeni. I na palcach jednej, a maksymalnie dwóch rąk można policzyć jakiekolwiek wyniki z fizyki teoretycznej, które jakieś by pomosty tutaj przerzucały pomiędzy mechaniką kwantową a teorią względności. Jednym z takich zjawisk jest promieniowanie Hawkinga, które no nie bez powodu jest tak celebrowane, mimo że już też ma z 50 lat to odkrycie. Odkrycie czysto teoretyczne, o tym też może warto wspomnieć, że eksperymentalnie nie udało się go zaobserwować i pewnie nigdy się nie uda. Czy matematyka jest kodem wszechświata? Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na temat tytułu spotkania i tutaj znak zapytania był przy tym przysłowie kod. No bo można go dwojako rozumieć. Z jednej strony kod jako coś, co można rozszyfrować, prawda, jakąś informację dopiero do rozszyfrowania, a z drugiej strony jest też skojarzenie z językiem programowania. Jak dla mnie język programowania, kiedyś go jakby implementuję, no to on jest, tak go rozumiem trochę, jest taką ideą, która wprawia w ruch materię. Właściwie dosłownie, bo można zaprogramować jakiś sterownik, czyli jakby idea, symbole wpływają zupełnie wprost na no to, jak się coś poruszy, co się z czymś wydarzy, prawda? Taki łącznik idei z materią. Oczywiście kod jest taką córką matematyki, ale no, matematyka jako software. No trochę tak. Jak ty patrzysz na ten kod w tytule? Czym on dla ciebie jest? No takie porównanie, taka metafora komputerowa, że właśnie matematyka jest softwarem, a wszechświat jest hardwarem tutaj. Ona jest fajna, chociaż nie wiem, czy się pod nią podpiszę tak w pełni, bo jest też taki punkt widzenia, który mówi, że ten software, ta matematyka to jest wręcz wszystko. Że jak tak zagłębiamy się na przykład właśnie w strukturę materii, gdy na przykład schodzimy na poziom tych cząstek elementarnych, na przykład, nie wiem, zadajmy sobie pytanie, co to jest elektron? Oczywiście wyobrażenie jest takie popularne wyobrażenie jest takie, że to jest jakaś taka malutka kuleczka, która no, zachowuje się zgodnie z jakimiś tam regułami. Ale gdy tak uczciwie spojrzymy na to, co mówi fizyka na temat tego elektronu, to tam nie ma żadnej kuleczki. Jest tylko abstrakcyjna struktura matematyczna, którą gdy zaprzęgniemy, gdy zadamy pytanie tej strukturze matematycznej i co nam wyjdzie w jakichś tam eksperymentach, na przykład właśnie w akceleratorach, no to ona udzieli nam odpowiedzi, tam powinno pewnie wyjść, że takie a takie prawdopodobieństwo jest, że nie wiem, ten elektron się zmieni w jakąś tam inną cząstkę, na przykład w jakichś tam zderzeniach wysokoenergetycznych. Jakby nigdzie po drodze nie ma żadnej kuleczki, nigdzie po drodze nie ma żadnego hardware'u tutaj. Mamy tylko taką czystą strukturę matematyczną i nic poza tym. Więc jest też taki pogląd, on jest forsowany na przykład przez takiego szwedzko-amerykańskiego fizyka i filozofa Maxa Tegmarka, który właśnie posunął się do stwierdzenia, że no cały wszechświat jest matematyką i nie ma nic więcej. Też nie wiem, czy bym się pod tym podpisał. Ja bym w ogóle unikał jakiegoś tutaj kategorycznego odpowiadania na to pytanie, bo tutaj już wykraczamy daleko, daleko poza fizykę, już wchodzimy właśnie w jakąś metafizykę. Na pewno, wracając właśnie do w zasadzie początku tutaj mojego wystąpienia, na pewno jest coś bardzo niezwykłego w tym, że matematyka jest aż tak skuteczna, że te równania potrafią być aż tak dobrze przyklejone do rzeczywistości i zawierać w sobie aż tyle informacji dodatkowych, których myśmy tam się nie spodziewali i które wręcz czasami mogą być na przekór tego, jak sobie to wszystko wyobrażaliśmy. Ta matematyka prowadzi nas dużo dalej, niż prowadziłaby nas, gdyby była tylko językiem. Więc moim zdaniem jest coś na rzeczy. Moim zdaniem jest jakieś takie niepokojące, tajemnicze podobieństwo pomiędzy tą naszą matematyką przez małe m a wszechświatem. W
wszechświat, a przynajmniej niektóre jego aspekty są w jakimś sensie podobne do niektórych przynajmniej struktur matematycznych. Nie mówię, że wszystkich, absolutnie. Matematyka jest znacznie bogatsza pewnie niż, jeszcze bogatsza niż wszechświat, który sam jest znacznie bogatszy niż sobie wyobrażamy. Ale samo to, że niektóre struktury matematyczne są tak wręcz upiornie podobne do niektórych aspektów świata, jest czymś bardzo tajemniczym i sam nie rozumiem do czego, sam nie rozumiem do końca, jak to interpretować i co to znaczy. Ale chętnie się dowiem. To może prawdopodobnie to będzie moje ostatnie pytanie. Prawdopodobnie. Później Państwo też będą mogli zadawać swoje pytania. Zapytam o temat, który jest obecnie modny, ale też bardzo aktualny i taki, który jest swego rodzaju przełomem czy rewolucją, która dzieje się na naszych oczach, a mianowicie chodzi o sztuczną inteligencję. Jestem ciekawy Twojego zdania na temat tego, jak postrzegasz sztuczną inteligencję. Czy ona już w tej chwili Twoim zdaniem przejawia jakąś spontaniczność i coś, co można by nazwać świadomością, chociaż tak do końca nie wiemy, czym ta świadomość jest. Czy to jest Twoim zdaniem coś, co wybuchło? Okej, możemy sobie rozmawiać z czatem GPT, generować grafiki, czy teraz filmy i zmieni się to, że będzie łatwiej robić pewne rzeczy. I właściwie tyle. Trochę jak z wynalezieniem maszyny parowej. Czy może ta zmiana jest głębsza i wyhodujemy gatunek, który będzie mógł z nami jakoś rywalizować, który pchnie naszą cywilizację na zupełnie nowe tory? Tak, że w sumie maszyna parowa pchnęła naszą cywilizację na nowe tory, więc tak czy inaczej myślę, ale że... Ale z nami nie rywalizuje. W pewnych dziedzinach działalności rywalizuje i przecież nawet chyba był też taki ruch w XIX wieku, gdzie właśnie ludzie te parowe maszyny tak właśnie wręcz niszczyli, bo im pracę odbierało. To jakiś ruch luddystów był, chyba się to nazywało. No, ale mniejsza z tym, bo trochę zbywam twoje pytanie. Że zbywam je trochę dlatego, że nie wiem co, jak do końca odpowiedzieć, bo nie jestem w tej dziedzinie ekspertem. Na pewno robi na mnie ogromne wrażenie to, co ta sztuczna inteligencja już potrafi. Jestem jak najdalszy od przydawania jej przynajmniej na tym etapie już jakiejś świadomości. Wydaje mi się, że jest na to za wcześnie. Abstrahując nawet od tego, jak zdefiniujemy sobie świadomość, nawet tak roboczo, to jeszcze nie jest to, ale no, tempo rozwoju jest rzeczywiście szokująco duże. I no nie wiem, jak myślę nawet o takich przewidywaniach, które się pojawiały jeszcze w latach 90., gdy po raz pierwszy, wtedy to jeszcze nie była sztuczna inteligencja, ale gdy po raz pierwszy komputer pokonał mistrza szachowego. Jak wszyscy pamiętamy, chyba 96, Deep Blue, wygrał tam z Kasparowem bodajże. Chyba w 97, tak, Deep Blue z Kasparowem. Tak, no i no, którymś z nich. W każdym razie no, wtedy była, pamiętam, że była mowa, że no dobrze, no szachy, no to... Gary Kasparow na pewno. Okej. Szachy to jeszcze w porządku, no ale to szachy wcale nie są aż tak skomplikowaną grą. Komputer jest w stanie rzeczywiście ją opanować po prostu przez to, że no, sprawdza wszystkie możliwości, wybiera ta, która jest najlepsza, ale w takiej grze, w której jest znacznie więcej ruchów, znacznie więcej możliwości, jak te chińskie szachy, czyli Go, no z tym sobie komputer nie poradzi jeszcze przez przynajmniej 50 lat. No, jak wiemy, poradził sobie znacznie szybciej. Więc byłem jak najdalszy od oferowania tutaj jakichś konkretnych ilościowych przewidywań. I może powiem tylko tak, że z niecierpliwością czekam, może zabrzmi to dziwnie i tak trochę tak autodestrukcyjnie, ale z niecierpliwością czekam, aż ta sztuczna inteligencja rozwinie się na tyle, żeby pomogła w matematyce na przykład. Niech ta sztuczna inteligencja powie mi, czy ta nierówność moja jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. No, po prostu bardzo chętnie bym się już dowiedział. Z jednej strony matematyka, uprawianie matematyki no już na takim powiedzmy poziomie właśnie akademickim wydaje się jeszcze leżeć daleko poza zasięgiem sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony, gdzie jak nie tam, gdzie reguły wnioskowania są dosyć jasne, gdzie łatwo sprawdzić, czy dane rozumowanie rzeczywiście jest poprawne, czy niepoprawne. Już są, z tego co wiem, takie próby dosyć zaawansowane. Niedawno chyba OpenAI właśnie
opublikował taki model, który łączy w sobie te możliwości ChatGPT, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem naturalnym, z jakimś innym silnikiem, który pozwala rozwiązywać przynajmniej niektóre typy zadań. On już potrafi rozwiązywać zadania z geometrii, takiej euklidesowej, i opisywać rozumowanie, wyjaśniać, podawać, po prostu pisać rozwiązanie tych zadań w języku naturalnym na poziomie Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, że już byłby w stanie zdobyć drugie miejsce z tego, co czytałem, a w porywach nawet pierwsze. No i to też tak w sumie nagle wybuchło i kto wie, czy za parę lat już nie będzie faktycznie w stanie ten silnik albo jakiś jego potomek uprawiać matematyki na jakimś takim poziomie, że przynajmniej na przykład ja będę w stanie z nim jakoś tam dyskutować, prosić go, weź mi, pomóż mi ten fragmencik tylko udowodnić, a ja potem ci powiem, co masz robić dalej. Ja bym się bardzo cieszył, nawet bardzo bym się cieszył, gdyby, skoro już wspomnieliśmy Lema, gdyby faktycznie kiedyś powstał taki Golem 14, ja mógłbym go właśnie po prostu spytać, co tam jest ciekawego dalej w tej matematyce, o ile oczywiście ten Golem 14 by w ogóle chciał rozmawiać z kimś takim jak zasna człowiek. Ania już by nie chciała. Golem 14 chciał, przynajmniej przez jakiś czas. No, bawiło go to. Tak, no ale taki golem, gdyby powstał, to mógłby odebrać pracę matematykom i nie tylko. Być może wtedy nauka przestałaby istnieć, przynajmniej dla człowieka. Bo już otrzymywalibyśmy wyniki, których nie rozumiemy. Znaczy, no, w takiej sytuacji ja bym chętnie się właśnie przebranżowił na popularyzatora już tak w pełnym wymiarze godzin, albo właśnie jako takiego tłumacza, że ten Golem 14, czy ta zacna Ania, jeśli by w ogóle chciała uprawiać matematykę, to by właśnie wytwarzała jakąś matematykę też napisaną takim pewnie bardzo fachowym językiem i trzeba by być może jakichś wyspecjalizowanych ludzi, którzy by tłumaczyli ten język matematyczny generowany przez te superinteligentne maszyny na język zrozumiały przynajmniej dla ludzkich matematyków. Ja mógłbym się czymś takim zajmować. To byłoby fajne zajęcie, myślę. Nie miałbym z tym problemu, że ten komputer jest mądrzejszy ode mnie. Dużo taką nagrodą i to taką z nawiązką byłoby to, że jesteśmy w stanie dzięki tej sztucznej inteligencji odpowiadać na te pytania matematyczne, które nie tylko pewnie matematyczne, które dręczą nas w niektórych przypadkach już od stuleci. No, nie wiem, taka sztuczna inteligencja, która by powiedziała nam nie tylko, czy hipoteza Riemanna to jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, ale jeszcze pokazała nam dowód, no, to musiałoby być coś niesamowicie pięknego. Ja chciałbym dożyć dowodu hipotezy Riemanna, bez względu na to, czy wyprodukuje go człowiek, czy sztuczna inteligencja, czy jeszcze coś innego. Nie mam z tym problemu, że mi zabierze pracę. Okej, no dobrze. No to teraz pora na Państwa. Proszę podnosić ręce, ja będę podchodził z mikrofonem. Wtedy będzie można zadać pytanie. Także zachęcam. To może ja zacznę. Przede wszystkim to bardzo miło mi, Tomku, widzieć Cię tutaj w Radomiu. Bardzo cieszymy się, że możemy Ciebie gościć. Nie spodziewałam się takiego spotkania, że zawitasz w nasze progi. Nie no, daleko nie miałem. Daleko nie miałeś, to prawda. Chciałam Ciebie zapytać o to, bo wiem dobrze, że współpracujesz z księdzem profesorem Hellerem. Mówiłeś o dużym wpływie na życie ludzi zajmujących się nauką, nauczycieli właśnie. Wspomniałeś o pani od fizyki z liceum. I chciałam zapytać ciebie, jaki wpływ miał na twoje życie naukowe ksiądz Michał? Kiedy w ogóle się spotkaliście? Bo tego epizodu nie znam, a chętnie poznam. I właśnie jak przebywanie z nim, obcowanie z nim ciebie ukształtowało jako naukowca? No wpływ, myślę, że ksiądz profesor to ogromny wpływ na mnie miał. I to jeszcze zanim go poznałem osobiście, no bo najpierw znałem go z książek. Ja wręcz pamiętam, był bardzo, bardzo zdziwiony, jak mu kiedyś tam o tym wspomniałem, że gdzieś tam jeszcze w gimnazjum czy w szóstej klasie właśnie mieliśmy czytankę. W podręczniku, już nie pamiętam nazwy tego podręcznika, ale właśnie był fragmencik z którejś książki księdza profesora Hellera, w którym on opisywał
no, chyba powstanie wszechświata, jak sobie to właśnie dzisiaj fizyka wyobraża. Już nie pamiętam, dlaczego ta czytanka się tam znajdowała, ale była. Wtedy chyba po raz pierwszy o nim usłyszałem, jako właśnie jeszcze taki no, wczesny nastolatek. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że ktoś jest w stanie w ten sposób pisać o tych rzeczach, które już wtedy mnie trochę interesowały, chociaż oczywiście mało co wtedy jeszcze z tego wiedziałem. No potem, gdy na studiach zacząłem czytać jego książki, no to wywarły ogromny wpływ na mnie, nawet właśnie jeśli chodzi o myślenie o matematyce czy o fizyce, ale o matematyce zwłaszcza. Tutaj już właśnie od niego zaczerpnąłem ten podział na matematykę przez wielkie M i małe M. Myślę też, że jego książki też ukształtowały moje myślenie o matematyce w takim bardziej osobistym wymiarze, jako matematyce i nauce jako takiej, jako pewna wartość, jako coś, co nie tylko jest przydatne, co nie tylko jest ciekawe, no bo jest ciekawe, umówmy się, jest ciekawe obiektywnie, ale coś, co niesie w sobie pewną taką wartość w znaczeniu takim filozoficznym, że potem się jeszcze też i w innych miejscach zetknąłem z takim postrzeganiem tej sprawy. To też się zresztą pojawiło dzisiaj w naszej rozmowie, że matematyka i fizyka też ubogaca, że ona poszerza umysł, a także duszę, jakkolwiek ją rozumieć. Czyni człowieka bardziej człowiekiem, wręcz bym tak powiedział. Może to bardzo górnolotne, ale jest to coś więcej niż... Matematyka jest czymś więcej niż tylko właśnie tym... Chociaż zabrzmi to też dziwnie. Jest czymś więcej niż tylko językiem wszechświata. Jest pewną formą sztuki. Nią się można zachwycać jak arcydziełem literackim czy jakimś arcydziełem takiej sztuki wizualnej, jakimś obrazem. Wymaga to niestety pewnego... Jest wysoki dosyć próg wejścia, żeby móc doznawać tego na jakimś głębszym poziomie, chociaż też nie jest prawdą, że matematyką nie można się zachwycać, jeśli się nie spędzi iluś tam lat na studiach. Mam nadzieję, że właśnie w tych moich tutaj produkcjach popularno-naukowych udaje mi się przemycić czasami jakiś aspekt tego piękna matematyki i fizyki teoretycznej. I także ten pęd, czy to pragnienie, żeby dzielić się tym zachwytem, myślę, że też przejąłem od księdza profesora, który w swoich książkach, no, jemu jak najbardziej się to w tych książkach udaje, żeby przekazać przede wszystkim właśnie tę wartość i piękno, którą znajdujemy uprawiając matematykę, ten sens. Ksiądz profesor bardzo lubi pisać o sensie tutaj, który dzięki uprawieniu matematyki znajdujemy i możemy znajdować wciąż na nowo. I ilekroć na studiach jakby traciłem siły czasami i już zastanawiałem się właśnie, po co ja właściwie to robię, to obcowanie z jego książkami i z nim samym, każde spotkanie, no jakby na nowo rozbudzało we mnie tutaj żądzę obcowania z matematyką i fizyką i nie poddawanie się na drodze do coraz lepszego rozumienia tych rzeczy. I to myślę wciąż tak jest, bo ilekroć się z nim spotykam, no to na nowo znajduję w sobie chęć do zajmowania się tym. Jeśli chodzi też o wpływ, jaki ksiądz profesor miał na mnie, no to też warto dodać, że on w ogóle jest dla mnie takim platońskim ideałem uczonego. Realizacją takiego platońskiego ideału uczonego, bo mimo właśnie tej swojej ogromnej wiedzy, ogromnej lekkości pisania i przelewania nawet myśli na papier, on jest też po prostu bardzo takim ciepłym, serdecznym, skromnym człowiekiem. I no myślę, że świat byłby dużo lepszy, gdyby było więcej ludzi, czy nawet więcej uczonych takich jak on. Że zabrzmiało to już bardzo laurkowo, ale no nic nie poradzę. To jest naprawdę wybitna osoba. I zachęcam do lektury jego książek, bo to jest wyjątkowa rzecz.
Mam nadzieję, że księdza profesora Michała Hellera uda się zaprosić też do Radomia. No dobrze. Czekam na kolejne pytania. Ja jestem plastykiem, więc trochę inaczej podejdę do matematyki. Każde dzieło sztuki, czy to plastyka, czy jakiekolwiek inne, jest pewną formą przekazu, pewną formą interpretacji rzeczywistości. Natomiast czy można traktować jako uniwersalną formę przekazu, ewentualnie jakieś fragmenty matematyki, jako formę przekazu do nas? Czy my jesteśmy w stanie i czy w ogóle się matematyka tym zajmuje jako formy przekazu od wszechświata, nie wiem od kogo, do nas? Czy no pewnie różnie można interpretować. Ja nie do końca wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Powiedziałem w pewnym momencie coś takiego, że dopiero gdy zaczęliśmy zadawać wszechświatowi pytania w języku matematyki, to on zaczął odpowiadać. I to odpowiadać tak bardzo konkretnie. To też zresztą cytat pewnie zaczerpnięty, który jest z książek księdza profesora Hellera. Więc w tym sensie myślę, że można by tak powiedzieć, że wszechświat, faktycznie ta księga przyrody, jak to Galileusz napisał, jest napisana w języku matematyki. I jeśli chcemy, no i to po prostu jednoznacznie historia nauki to pokazuje, że jeśli chcemy zrozumieć tak porządnie, co tam się dzieje na tym fundamentalnym poziomie wszechświata, przynajmniej niektórych jego aspektów, nie mówię, że wszystkich, no to musimy się tego języka nauczyć. I to do pewnego stopnia nam się udało. No wiemy dzisiaj znacznie więcej niż w czasach Galileusza. I myślę, że Galileusz, gdyby dzisiaj ten cytat pisał, no to nie mówiłby o kołach i trójkątach, bo tak w oryginale ten cytat wyglądał, tylko właśnie może gdyby żył tylko kilkadziesiąt lat później, to już by mówił właśnie, że językiem, w którym wszechświat jest napisany, no to są te całki i pochodne. Czy to jest przekaz od wszechświata? No na pewno w ten sposób, myślę, że w ten sposób możemy go interpretować, także właśnie gdy wspomniałem o tym, że matematyką można się zachwycać, ją się można zachwycać nawet w oderwaniu od tego, że ona odnosi się do wszechświata. Myślę, że nawet gdyby ta stosowalność matematyki nie była aż tak duża, jak rzeczywiście jest, to matematyka i tak miałaby rację bytu, tylko być może byłaby właśnie bardziej taką czystą formą, pewnym gatunkiem sztuki, który uprawiamy dla niej samej. Może bardziej by wtedy przypominała jakieś właśnie gry planszowe jak szachy czy go, które nie mają żadnego odniesienia do wszechświata bezpośredniego, a jednak mają w sobie takie piękno i taką wewnętrzną logikę. Często zresztą też porównuję matematykę do takiej gry, że po prostu są tam reguły i po prostu my za pomocą tych reguł staramy się znaleźć jakieś ładne ruchy, jakieś interesujące rozgrywki, jakieś interesujące partie rozegrać z tą matematyką. Natomiast na pewno dodatkowego splendoru i dodatkowego blasku przydaje jej ten niesamowity fakt, że w tę grę planszową gra z nami właśnie cała przyroda. Może tak odpowiem, chociaż nie wiem, czy odpowiedziałem na pana pytanie. Że to by już trzeba konkretnych fizyków i matematyków zapytać, czy oni interpretują tę strukturę matematyczną, jaką świat przed nami ukazuje, jako przekaz od jakiejś istoty wyższej. Pewnie niektórzy uważają, że tak, inni, że nie. Natomiast niezależnie od tego, to jest też fajne w matematyce, czy w fizyce, czy ogólnie w nauce, że niezależnie od tego, jak ją filozoficznie czy metafizycznie interpretujemy, to możemy się co do pewnych rzeczy zgodzić. Jedną z tych rzeczy jest właśnie to, że no jednak ta matematyka jest skuteczna i rzeczywiście ukazuje jakąś głębszą strukturę świata. Więc w tym sensie matematyka jest rzeczywiście o czymś. Nie jest tylko taką czystą formą, tylko odnosi się do czegoś, co istnieje niezależnie od nas. Tak przynajmniej uważam. Czy jest to przekaz od kogoś? No tutaj już nie wiem. To już też wykracza daleko poza to, co fizyk może uczciwie powiedzieć. Ale może kiedyś się dowiemy. Dobrze.
Kolejne pytanie. Zbliżamy się już do końca. Chciałem zapytać, czy można myśleć w ten sposób, że przerwy energetyczne jakoś dowodzą temu, że nie cały świat jest zapisany w kodzie matematycznym? No bardzo możliwe, bo jednak w sumie, gdy teraz o tym myślę, ta przerwa energetyczna jakaś jest. I oczywiście, może doprecyzuję trochę, to nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie opisać matematycznie tej przerwy energetycznej, bo jesteśmy, ale to, co ci fizycy udowodnili, to, że dysponując jakby tylko, dobra, użyję tego słowa, dysponując tylko Hamiltonianem, czyli pewnym jakby opisem tego układu fizycznego, jakby to powiedzieć tak może bardziej popularnie naukowo. Wiedząc na samej tylko podstawie, jak jakieś części składowe tego układu ze sobą oddziałują, nie jesteśmy w stanie skompilować tej całej informacji, żeby być w stanie powiedzieć, czy oddziaływania pomiędzy tymi częściami składowymi prowadzą do powstania tej przerwy energetycznej, czy nie. Wiedząc, że ona jest, my już jesteśmy w stanie to opisać matematycznie, ale musimy te informacje wziąć już z doświadczenia. Więc pewnie można interpretować to zarówno na rzecz tej tezy o takiej całkowitej matematyczności świata, a można też argumentować przeciwko. Więc jak zwykle, gdy mowa o takich pytaniach, odpowiedź brzmi, to zależy. Jeszcze chciałem coś dodać. Natomiast być może ja jak najbardziej chętnie się nawet podpiszę pod tym stwierdzeniem, że to nie jest tak, że cały wszechświat jest matematyczny i cały wszechświat uda nam się opisać, posługując się wyłącznie matematyką. To chyba Bertrand Russell, taki też cytat gdzieś jego widziałem, że fizyka jest matematyczna nie dlatego, że tak dużo wiemy o wszechświecie już, tylko dlatego, że wiemy tak mało. W tym sensie, że różne aspekty wszechświata są dla nas bardzo słabo poznane, dlatego że my na razie znamy, inaczej, skomplikowałem to niepotrzebnie. Matematykę już dosyć dobrze zrozumieliśmy, na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie za jej pomocą te matematyczne aspekty wszechświata opisać. Ale wszechświat prawdopodobnie ma także inne aspekty, co do których mamy na razie bardzo mgliste pojęcie i być może nigdy nie będziemy mieć jakichś głębszych. Więc może jest tak, że wszechświat jest owszem matematyczny, ale ma też inne cechy. Czy kiedyś uda nam się je odkryć, że będziemy w stanie o nich powiedzieć coś więcej, tego nie wiem. Na razie wiemy, że jest matematyczny i to już jest i tak dużo. I to już i tak pozwoliło nam dojść znacznie dalej niż jeszcze kilkaset, a może nawet kilkadziesiąt lat temu sobie wyobrażaliśmy, że jest możliwe. I ostatnie pytanie ze strony Państwa, także zachęcam. Ja chciałem się zapytać, co by się stało, gdybyśmy zapomnieli całą matematykę, wzory, wszystko, czy udałoby nam się jeszcze raz ją odkryć, zapisać, czy to by były takie same wzory i tak dalej? No ja tu stoję na stanowisku, że tak, że zasadniczo byłoby to możliwe. Oczywiście być może różne działy matematyki powstałyby w innej kolejności. Oczywiście używalibyśmy innych pojęć, inaczej byśmy to nazywali. Wzory być może inaczej by wyglądały, no bo jednak umówmy się, że tutaj znowu wracam do tego podziału na matematykę przez małe m i matematykę przez duże m. Ja się podpisuję pod tym podziałem. W pewnym sensie wierzę, czy mam takie stanowisko metafizyczne, że ta matematyka przez wielkie M rzeczywiście istnieje. Więc gdybyśmy zapomnieli całą matematykę przez małe M, no to pewnie bylibyśmy w stanie stworzyć ją na nowo. I ona odnosiłaby się cały czas do jednej i tej samej matematyki przez wielkie M, mimo że oczywiście wyglądałaby zupełnie inaczej. Chociaż kiedyś nawet zadałem podobne pytanie na jakiejś konferencji takiej bardziej filozoficzno-matematycznej. Sformułowałem je trochę inaczej, czy jeśli na jakiejś innej planecie istnieje jakieś tam życie pozaziemskie i oni tam też uprawiają matematykę, to czy ich matematyka jest właśnie identyczna do naszej? Czy nie użyłem słowa identyczna, użyłem słowa izomorficzna, czyli czy daje się w pewnym sensie przetłumaczyć na naszą matematykę. No i też ten znamienity filozof, który już nie pamiętam kto to był, ale jakiś mocny zawodnik, no on podpisał się pod tym poglądem, że jak najbardziej, że
skoro wszechświat jest jeden, on chyba tak to argumentował, skoro wszechświat jest jeden, no to także matematyka, która go opisuje, powinna być wspólna i nawet gdybyśmy posługiwali się trochę innymi strukturami matematycznymi, no to bylibyśmy w stanie się, oczywiście po jakimś tam wysiłku, po jakiejś tam pracy włożonej, jakoś tam porozumieć. Chyba z tego, co pamiętam, użył takiego porównania, że no być może na przykład liczby nie byłyby dla nich tak intuicyjne, jak dla nas są, a z kolei dla nich, dla tych obcych, intuicyjne byłyby jakieś obiekty matematyczne, które my zrozumieliśmy dopiero niedawno, no ale bylibyśmy w stanie jakoś przetłumaczyć tę naszą matematykę na ich. Więc o, tak odpowiem na to pytanie. Pozwolę sobie zadać na koniec jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Zajmujesz się popularyzacją nauki, twoje filmy są dostępne w sieci, piszesz też artykuły popularno-naukowe, między innymi do Tygodnika Powszechnego. Pytanie, czy planujesz, czy może jesteś w trakcie pisania jakiejś książki popularno-naukowej? No mam takie marzenie, ale myślę, że jeszcze długo, zanim uda mi się zrealizować, bo to jest strasznie dużo roboty. Znaczy, przybierzałem się już trochę, nawet właśnie przygotowując te wykłady na kanał Kopernikus, no to też spisuję je tak bardzo porządnie, że ja kiedyś je wykorzystam właśnie, trochę je tylko przeredaguję i to już będą gotowe rozdziały jakiejś książki popularno-naukowej. No ale jeszcze nie miałem czasu. Jednak myślę o swojej pracy przede wszystkim, jestem naukowcem, jestem matematykiem i moim zadaniem i moim pragnieniem jest też na razie przynajmniej produkować artykuły naukowe. A popularno-naukowe to tak w drugiej kolejności. Może w końcu się poddam, ale i przerzucę się już na popularyzację już tak na pełen etat. Ale chyba jednak chciałbym najpierw zrobić w tej nauce, ile jestem w stanie i dopiero potem zająć się tą popularyzacją już taką właśnie związaną z pisaniem książek na poważnie, bo to nawet będzie lepiej wyglądało w blurbie, jak będę w stanie się tam pochwalić, że coś tam fajnego w tej matematyce zdziałałem, a na razie jeszcze mi się nie udało. Szanowni Państwo, to była ostatnia odpowiedź dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Ci. Bardzo optymistyczne. Naszym gościem był dr Tomasz Miller. Bardzo dziękuję za zaproszenie i polecam się.